Odpaliłem nagrywanie. Wspaniale, że odpaliłeś nagrywanie, ale czego oczekujesz teraz od nas? No nie wiem, chyba rozpoczęcia sesji czy imię coś. Mercy. A dobrze, w takim razie chcieliśmy was powitać na nieco spóźnionym drugim odcinku Zimowego Proroctwa. Zaraz dowiemy się, czy Marek uchyli rąbka tajemnicy, czym jest Zimowe Proroctwo. Tak, jest to prawda objawiona, do której każdy powinien się dostosować, jeżeli chce, żeby ten świat dalej wyglądał tak samo, albo i lepiej. Dobrze. Ja jestem Michał z pazurem spisany, a są ze mną następujący goście. Proszę, przedstawcie się. Marek, zrzucaj, nie gadaj. Będę odgrywał postać Sartona, 32 lata, z Nordii, uczony, jest mnichem i ma poważną twarz. I rozsyła kartki bez... bez mówienia. Nikt go za rękę nie złapał. Nie, to są takie, wiesz, spoza kadru. To tak, Ania ze Stowarzyszenia Topory, a będę grała, w sumie to już mówiliśmy, tak, ale szpieszkę z Ragady, Liviana Monteforte. No. Jako szpieszka nie mogę za dużo o sobie powiedzieć. Janek Zbrzostek, teraz ty. To ja jestem Janek i reprezentuję samego siebie. Gram Isdelfem Walotonem, szlachcicem z Dorii, który na to się zapowiada, że do tej Dorii będzie wracał po różnych burzliwych wydarzeniach. Ja jestem Kornel, zrzucaj, nie gadaj, ze Stowarzyszenia Topory oraz z bloga RPG30+. Będę grał dalej Gudbrandem z Gordu. I tytuł jest tak onieśmielający, Kornel, że nie wiem, co powiedzieć. Jak dobry kordyjski szlachcic. Dobrze, zatem przenieśmy się do Kordu. Podczas poprzedniej sesji nasi bohaterowie wyruszyli z Grande, stolicy Kordu, żeby dojechać do posiadłości i ziem rodzinnych Isdelfa Walotona. Postanowili również, że będą towarzyszyć Czarnemu Sępowi w jego podróży, a może na odwrót, może on będzie towarzyszył im w ich podróży. Jak to wyglądało i co się wydarzyło, to się dowiemy za chwilę. Chciałem powiedzieć, że do tej pory podróż przebiegała bardzo spokojnie. Drogi Kordu są zupełnie inne niż te w Gordzie, czy nawet w Dorii. Wszystkie są wybrukowane, szerokie, tak żeby dwa wozy mogły się minąć. Znajdują się zajazdy przy drogach, karczmy. Gdzieniegdzie nawet jakieś lampy można spotkać. Ale kilka godzin temu wasze konie przekroczyły granicę Starego Doru. I nie powiem, że drogi się pogorszyły, ale zrobiło się jakoś tak bardziej ponuro. Mętniej. Zresztą chciałbym przypomnieć również, że jest późna jesień, co widać już po drodze, gdzie liście powoli spadają z drzew, siąpi jakiś taki jesienny deszczyk, taki wredny, wiecie, który wpada pod pancerz, pod ubranie i nie chce odpuścić ta wilgoć. Powiedzcie, jak jedziecie, kto jedzie na przodzie, czy jedziecie w jakimś szyku. Czarny Sęp jedzie tylko z dwoma towarzyszami, osobistymi strażnikami. Też nie brał powozu, skoro wy go nie chcieliście. No pytanie, czy jest potrzeba przybierania jakiegoś szyku? Drogi Kordu są bezpieczne. Stary Dor raczej też nie należy do jakichś szczególnie dzikich, prawda? Więc nie potrzebujemy tutaj jakiejś wybitnej awangardy. Tak mi się wydaje. Miałem być przewodnikiem, ale...
Ja też myślę, że bardziej jedziemy chyba to już w sumie któryś dzień w podróży, prawda, więc gdzieś tam jakieś myślę bardziej, że gdzieś tam jakieś naturalne względem rozmów, które są prowadzone, gdzie jedziemy w takim szyku. W sensie nie pilnujemy się jako taki, tylko po prostu gdzieś tam jak ktoś z kimś chce porozmawiać czy coś, no to albo jak ktoś chce na przykład być bardziej w ciszy, no to może trochę w oddaleniu jedzie od innych. Tak to bardziej sobie wyobrażam. Można też wykorzystać tą dwójkę, która jedzie z Sempem, jako taką naszą trochę straż, dopóki ich mamy. Nie, chciałem po prostu wiedzieć, czy jesteście bardziej rozluźnieni, no bo nie ma, tak jak mówiłem, nie ma raczej żadnych przesłanek, czy mimo wszystko. Ja tylko chciałbym tam podkreślić, że Sarton deklarował, że będzie mi chciałby wynająć 4 pokutników w niebieskich płaszczach. To nie muszą być jakieś piękne płaszcze, raczej takie narzuty, a wręcz nawet symboliczne kawałki materiału, byleby byli odzieni ciepło, którzy podróżowaliby za nim na osłach. Myślę, że da się zrobić, ale ty chcesz, żeby oni jechali jakby w waszej kolumnie, czy żeby podążali, tak, czyli byli nieco z tyłu? Żeby byli nieco z tyłu, ale jakby żeby każdy, kto będzie widział tę całą karawanę, wiedział, że są częścią tej wyprawy, jednak z należytego szacunku jadą trochę dalej. Dobrze. A i ja przed wyruszeniem oczywiście wysłałam mistrzu gry list, który zresztą gdzieś tam wam wpisałam. W tajemnicy, tak, to miało iść jakimiś tam drogami znanymi mniejszej liczbie osób. Dobra, a czy zechcesz się podzielić z osobami, które mogą nas potencjalnie oglądać, tak mniej więcej, co było w tym liście? Ja jak sobie przypomnę. Nie, generalnie ten list to był taki skrótowy opis wydarzeń z tego, co się działo na ostatniej sesji, zapisane w formie listu miłosnego, gdzieś tam szyfrowany do brata zmarłego cesarza Kordu. I można go gdzieś tam później wrzucić ewentualnie czy w komentarze pod filmikiem, czy na jakiegoś waszego bloga. Ale to był po prostu opis wydarzeń i informacje, gdzie się udaje i z kim się udaje. I tak jedziecie, zaczyna zmierzchać i wtedy z góry w zasadzie słyszycie dźwięk skrzypiącego łańcucha. Na wietrze bujają się 3 duże klatki. Takie, wiecie, w jakich czasem się ptaki trzyma, tylko że w tych klatkach zamknięci są młodzi ludzie. Wyglądają na wygłodzonych, przemarzniętych. Tak te łańcuchy grzechoczą, te klatki się bujają. To jest tak totalnie nad nami, czy gdzieś tam przed bardziej? Wiesz co, to jest tak, że pierwszy koń waszego szyku w zasadzie jest już pod tą klatką, bo one są nieco z boku drogi, tak wystawione, żeby było je widać. Zresztą Czarny Sęp, kiedy mijacie te klatki, patrzy nieco takim wyzywającym wzrokiem na młodego Izdelfa. Przecież jeżeli mu się przyglądacie, to widzicie, jeżeli nie, no to może Izdelf czuje jego wzrok na sobie. Izdelf spogląda na te klatki, mruży oczy, przygląda się. Barbarzyńskie metody są dużo lepsze. W rozumieniu oczywiście kary. Znaczy, nie trzeba takich robić. Tylko kary miarują różne wymiary, a ja nigdy nie byłem fanem czegoś takiego. To jest... Nie. To jest... Jak to w takim razie nazwiesz, skoro nie barbarzyńską metodą? No to jest barbarzyńska metoda. To wywieszanie takie, zostawianie, to...
Niektórzy nie potrafią rządzić tak, jak trzeba i stosują takie sztuczki, by wzbudzać strach. Czyli uważacie, że powinni od razu tracić ręce, a nie powinno się im dawać drugiej szansy. Człowiek nie zasługuje na drugą szansę. To jest dawanie drugiej szansy? Tak. Czy ci ludzie faktycznie wyglądają tak, że są tylko gdzieś tam, nie wiem, wyziębieni, wygłodzeni, ale tacy, którzy jakby ich ściągnąć, to przeżyją? Czy to jest... Nie, tak, wyglądają jakby przeżyli. Za pierwszym razem, pani Liviano, dostają nauczkę. Za drugim razem wcinamy im ręce. Nie można podnosić ręki na kordyjskie cesarstwo. Tu jest jakaś zgoda, ale nie jestem zwolennikiem natychmiastowej kary. Jestem raczej zwolennikiem ostracyzmu, wywieszania takich ludzi w dybach, w miastach, by wszyscy mogli zobaczyć zdrajców i przestępców. To dużo skuteczniej działa, ponieważ działa przede wszystkim wykluczenie ze społeczeństwa. Moglibyście ich po prostu wysłać na nasz mur. No, część z nich ląduje na froncie, jeżeli się do tego nadają, a jeżeli przestępstwa, jakich dokonali, nie wykluczają ich ze służby wojskowej, z tego, co przynajmniej mi wiadomo, wysyłanie legionów karnych to tradycja, która sięga już kilku wieków. Potwierdzam. My nie stosujemy takiej selekcji. Jeżeli ktoś przybywa do naszego kraju, żeby walczyć, to go po prostu przyjmujemy i albo ginie, albo przeżywa. To, co tutaj wisi, to jest wyraz marnotrawstwa. W tym się zgadzamy. A jak wykażecie swoich ludzi, Gordyjczyku? Zabijacie ich od razu? My nie musimy karać ludzi. Życie w Gordzie jest karą. Skoro tak stawiasz sprawę. Co ale... moglibyście o tym wiedzieć? Zaraz, to jakby w Gordzie nikt nie kradnie, czy raczej jak kradnie, to po prostu puszczacie go płazem, mówiąc, że ma wrócić na ulicę, bo to i tak będzie kara. Przepraszam, a co według was jest do ukradzenia w Gordzie? My żyjemy w twierdzach, my żyjemy w tunelach, w skałach. Nie wiem, narzędzia? Nie używacie jakichś narzędzi, broni? Tak, każdy ma broń, no bo to... musi walczyć. No... Jeżeli, jakby na czym polega jakby istota kradzieży? Ludzie, którzy przybywają do nas na południe, to są często przestępcy, którzy już tam zostają i odnajdują pokutę, zbawienie, katarzys, nazwijcie to jak chcecie. Ale po co mają kraść? My nie mamy, tak jak wy, złota, klejnotów. To, co wy tutaj macie, to jest czynnik zepsucia ludzkiego. My tego nie mamy. Ale zaraz, wartość to rzecz, która jest trochę bardziej rozwinięta. Nie tylko złoto ma wartość. Przecież na przykład racje żywnościowe też musicie czymś się żywić. Kradzież żywności to myślę, że dużo bardziej powszechna rzecz niż kradzież złota. Musiałbyś przybyć do nas na mur, żeby zobaczyć, że to tak nie działa. Nie ma sensu kraść, bo w momencie, gdy próbujesz wymknąć się, zostajesz całkiem sam. Nie masz szansy na przeżycie. O, czyli jednak karzecie swoich przestępców, tylko nie wprost. Nie, po prostu... Oni sami, jak człowiek jest sam, to ginie, no po prostu. Czyli skazujecie ich na izolację, na odosobnienie. Nie musimy. Na tym polega. No ale chyba. Może nieoficjalnie. A jak z dezercją? W Gordzie nie ma dezercji. To brzmi już jako jakieś myślenie życzeniowe. To od was ludzie uciekają. A to znaczy, że ty jesteś na emeryturze, tak? Nie. Jestem na misji
ekstraordynaryjnej, jakby powiedzieli Kordyjczycy. Chyba przez ostatnie lata granice Gordu zmieniły się na tyle dużo, że mur jest tuż za pagórkiem. Skoro zawędrowałeś aż tak daleko, towarzyszu. Mówi Izdelfi, tak nie być. Ma w tym nuty ironii żadnej. Więc jak długo będą wisieć ci nieszczęśnicy tutaj? To teraz. Teraz? Tak, bo nadszedł dzień, kiedy pojawiła się odpowiednia osoba, by ich uwolnić. Kogo masz na myśli, kapłanie? Chyba oczywiste, nie muszę mówić, że chodzi mi o Gudbranda. Już o tym myślałem. Patrzę na Czarnego Sępa. Jeżeli uwolnię teraz, co się stanie? Przekonajcie mnie, a nie będę protestował. Tak jak mówiłem, to nie jest kara do wyniszczenia. Oni mają teraz czas na refleksję. I refleksja do nich przyszła. I będą mogli później przekazać dalej słowo. Obawiam się, pani Liviano, że to może nie wystarczyć. W czym wystarczyć? W ich pokucie? Możliwe, ale nie o to nam chodzi, prawda? Raczej w przekazywaniu refleksji. Czynnik rewolucyjny w Starym Dorze jest ciągle żywy. Ale my nie tym problemem tutaj przyjechaliśmy się zajmować. Wy nie. Ja przyjechałem dalej zajmować się tym problemem. To pana problem. Zgadza się. Naszym problemem? To czy nasz problem mógłby być łatwiejszy, jeśli faktycznie Gudbrand by ich tutaj wyzwolił. I kolejnych. Gord chętnie przyjmie 3 kolejnych żołnierzy. Dobrze. Jeżeli dotrą do muru, proszę bardzo. Kto ich tam odprowadzi? Nie wiem, twoi ludzie. Nie mam ludzi do wysłania na mur. Wydaje mi się, że tutaj problem trzeba inaczej postawić. Nie powinniśmy muru traktować dosłownie. Mur to jest pewna parafraza walki, prawda? Nie. Mur to mur. Dokładnie. Zatem tam, gdzie ten człowiek, tam jest mur, tam jest walka o to, co słuszne. Zatem niech stoją zawsze za nim, jakby stali za murem i walczą z tym, z kim trzeba. Mnie przekonał. Jak chcecie, nie będę mieć nic przeciwko. Uwolnijcie ich sobie, ale my jedziemy dalej. Nasza podróż się tu skończy. Może spotkamy się w dorze? Odwiedźcie mnie. Po co mielibyśmy to robić? Mamy wspólnych znajomych. Dobra, gadaj zdrów. Możliwe, że odwiedzimy. Cóż, pani Liviano, gdybym nie był tutaj, to byłbym na pewno w Agarii. Ale cesarz chciał inaczej. Myślę, że pana usługi dla cesarstwa tutaj na pewno będą wielokrotnie bardziej docenione niż to, co mógłby pan w Agarii osiągnąć. A jednak tam byłaby chwała, pożoga, stal i krew. A tutaj są klatki, płacz matek i spiskujący młodzieńcy, którzy nie są gotowi, by chwytać za broń. Tam też jest płacz matek, nie tylko matek. No nic. Bywajcie w zdrowiu.
Do zobaczenia w przyszłości. No, spiął konia i ze strażnikami pojechali. Dalej zostawiając was pod tymi trzema klatkami. No to co? No może... No tak patrzę. Jakby... Można ich uwolnić. To nie tak, że ktoś będzie wiedział, że to my. A gdzie pójdą, tam pójdą. Pewnie. Ale to nie chodzi o to, żeby... Jak? Powinni iść z nami. W jakim celu chcemy wychudzonych, wybiedzonych i wyziębniętych ludzi bez koni i bez żadnego dobytku? Odwracam głowę w kierunku tych czterech wychudzonych, wybiedzonych ludzi na osłach. No tak, przydadzą im się jakieś osły. Jeden osioł już odjechał. Ale w Starym Kordzie ponoć trochę ich mają. Już mi się wydawało bardziej, że to jest kut szetlandzki, ale może faktycznie był to osiołek. A, to bicho... O, dobra, już przepraszam. Myślę, że powinniśmy ich wypuścić. Nie. Powiedzieć, kto ich uwolnił, żeby wrócili do swoich domostw. Nie. Jak spotkamy kolejnych, zrobić to samo. Nie. Dlaczego? Przecież każda ważna sprawa potrzebuje ludzi, którzy za nią idą. I będą szerzyć to słowo w swoich wioskach, w swoich miasteczkach. Co mi obchodzą ich wioski? Dojdzie to... Wymienisz nazwę jakiejś wioski w Starym Kordzie? Nie. Duma Kordu. Jest co najmniej 15 o takiej nazwie. Przepraszam, to jest Stary Dor, a nie Kord, powiedział jeden z tych mężczyzn w klatce. Widzisz, on nawet nie wie, gdzie jest. Nie, no, jak go wypuścisz, to się na pewno zgubi. Stary Dor! Teoretycznie widzisz? Ma rację. Praktycznie w sumie też. Żeby sprostować, dawny Dor. Żebym ja musiał was pouczać. Wiesz co, ja bym chciała podejść tam. Dor! To jest ważne, że to jest Doria! Oni dyskutują, co zrobić dalej, ale ja mam trochę tego dość i chciałabym faktycznie już ich spuścić. Czy tam ściągnąć z tych klatek. Czy tam jest jakiś mechanizm? Kołowrotek? Czy jak to wygląda? Tak, tak. Jest taki znaczy kołowrotek z łańcuchem, spuszczasz ten łańcuch. Tą klatkę też da się otworzyć z zewnątrz. Ona nie jest zamknięta jakoś wymyślnie, nie ma kłódki ani nic, tylko po prostu jak ją otworzysz i spadniesz, to raczej zginiesz. No. W zasadzie mogliby zaryzykować skok na jakiegoś konia, ale jak widać się o to nie pokusili do tej pory. Tak metodycznie, powoli chciałabym spuścić. Mhm. Mnie to zawsze zastanawia. Skoro kraina nazywa się Kordem, to czemu mówimy, że to jest dawny Dor? Bo tu kiedyś był Dor ogólnie, tylko potem była wojna. Albo na odwrót. Czyli to jest, można powiedzieć, aktualnie Stary Kord, a nie dawny nie. Dor. Nie, to nie. Jest teren Kordu, ale to kiedyś był Dor. A po drodze jeszcze to była Doria. No właśnie, dlatego to Dor. Nie, Dor był przed Dorią. A, no tak, no. Był ale Dor, to potem była ziemie Dori. Tak, to. Musimy o nie walczyć. To prawda, musimy walczyć o ziemię Dori, bo ostatnio jest tu bardzo źle i niedobrze. Wiecie, czego potrzebujecie, by z powrotem była tu Doria? Tu jest Doria. Znaczy, żeby była taka Doria, jaka była Doria. Bo teraz to popłuczyny są. Wybrańca. Hańca. Tego młodego doryjskiego paniczyka? O zimowym prorocie słyszeliście? Zimowym prorokstwie. Że przyjdzie ten, który wyzwoli Stary Dor i znowu będzie Dorią? Dokładnie. Nie, nie słyszeliśmy takiego proroctwa. Podchodzę, wyciągam taką niebieską płachtę, zarzucam na jednego z naszych towarzyszy. Domyślacie się, że chodzi o Gudbranda. A teraz, mówi wam to coś?
Ja się odwracam z tego kałowrotka. Czy naprawdę żaden z panów, prawie kurwa pierdolonych szlachciców, nie pomoże mi tutaj ściągnąć tych ludzi? Ja dajesz sobie świetnie radę. Nie, jakby ja w ogóle nie chcę uczestniczyć w tej rozmowie, bo ona jest dla mnie no taka, powiedziałbym, bez treści. No. Ja tam myślałem, żeby ich w ogóle po prostu kopnąć ten kołowrotek, żeby spadli, no ale jak mistrz gry mówi, że to ich zabije, no to z odrobiną delikatności. Czyli pomagasz? Ja tak. Niechętnie. Ale tak. Ale ty, chłopcze, nie chciałbyś się przyłączyć do naszej sprawy? Ty chyba jesteś z Dori. Jakiej sprawy? Musimy wypchnąć stąd Kordyjczyków. Dobrze wam idzie. Jesteśmy coraz bliżej tego momentu. To brzmi jak solidna sprawa. Jestem dość obeznany w sztuce wypychania ludzi z ich miejsc. Panie, ale to jak będziesz w Dorze, przyjdź do cesarskiej chwały. Dobrze, zapamiętam. A przepraszam bardzo, jak wy walczycie z tym kordem? Bo chyba trochę nieskutecznie. Na razie tworzymy komórki. Te komórki, kiedy wybuchnie powstanie, pociągną ludzi za sobą i wtedy wszyscy wypchniemy tych kordyjskich najeźdźców. A jak daliście się złapać? A słyszeliście o Hrabim von Wrochem? Strasznie trudne nazwisko. Oczywiście, nie. Że nie wiem, czy słyszałem, czy słyszałem. On stoi na czele cesarskiej służby wywiadowczej w Dorze. Jego wtyki są wszędzie. Czasami przenikają do naszych komórek. Padamy, ale się nie poddajemy. Ach tak, to nie się nie wiem, zdarza. Może wróć sobie. Mogę sobie. Sprawdźmy to losowo. Dobrze. Bo ty raczej z północy, a nie z południa. No. Niby tak. Na logikę pewnie? A nie masz wiedzy? Czekaj, czy tam, uczoność tam była, uczoność chyba. No, uczoność była na logika, tak. Czyli na logika, bo uczoności akurat mam zero. Śledztwo ma więcej. No, zero szóstek. No to nie słyszałaś. Okej. Okay. Skoro ty, paniczu, masz doświadczenie w obalaniu i w wypychaniu, to może byś się spotkał z nami, zainspirował nas. Znać, żeś ważnym doryjskim szlachcicem. Ja, tak, mogę, jak będę tam w Dori, tam, to mogę odwiedzić wasze komórki i zobaczyć, o co chodzi. W Dorze, panie. W Dorze, dokładnie, tak, zapisałem sobie w falach, czy jak to tam... Cesarska chwała. A, chwała, nie fala. Dobrze, to tak, łatwa pomyłka do zrobienia. Bo pomyśleliśmy, wie pan, przepraszam, że tak spółfalam, ale pomyśleliśmy, że jak będziemy się spotykać w cesarskiej chwale, to oni się nie pokapują. Bardzo sprytne podejście. To pod latarnią najczęściej. I tak mówicie o tym wszystkim, których spotykacie po drodze, czy jesteśmy wyjątkowi, bo was uwolniliśmy? No przecież nas uwolniliście, to na pewno stoicie po naszej stronie. Muszę przyznać, że logika jest u nich na wysokim poziomie. Chciałbym powiedzieć, że Gord zmienił zdanie. Nie potrzebuje tych żołnierzy. Za późno, jesteś już elementem tego spisku. O, pan z Gordu, to z daleka. Czy widziałem kiedyś taki atlas, gdzie było długo, długo nic i potem Gord. I właśnie stamtąd miał przyjść wybawiciel. Nie, to ten atlas się myli. Tam jest długo, 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 długo nic, potem jest jeszcze trochę nic i dopiero potem jest Gord. Mniej więcej. Jaki wybawiciel? O czym wy mówicie? Zimowe proroctwo. Ten, który wolni. Nie znam. Nie słyszałem takiego proroctwa. Możecie przekazać. Jest. Bo to bójda. Jest dziedzic zimowy i on wróci. Ale to pan jest zimowym dziedzicem? Czy ten pan? Czy jeszcze pani? Nie, podobno zimowy dziedzic wykuje się wtedy, kiedy przyjdzie na niego największa potrzeba. A jeszcze jest późna jesień, więc nie wiemy do końca, kto to jest. I przyjdzie z Gordu.
Tego nie było w proroctwie. To jest... Mi to się wydaje, że Santi przyjdzie, że już. Prorok też przyszedł z Santi. Bo ja studiowałem przez rok religioznawstwo. Widać. O, a gdzie? I w Dorze, na uczelni. O, to ja też tam kiedyś byłem. Na uczelni, na religioznawstwie. Naprawdę? Tak, tak. Ale chyba w innych celach, prawda? I z Delfie. Akurat nie, też się uczyłem. A kojarzy pan Fleur Gravenberg, która wykłada podstawy karianizmu? Miałem styczność, tak, tak. Bardzo. To jest jedyna matranka, jaką poznaliśmy. A. Ale on tak próbuje cię trochę odciągnąć na bok, żeby pozostali nią strzeli. Matra jest z nami. Tak, no oczywiście, że jest. Tak słyszałem przynajmniej. I cynazja. No, widzę, że jest, widzę, że tutaj jest pełny zestaw. To ja zdecydowanie muszę was w tym chwale odwiedzić, bo to wygląda na dobry plan. Przez Dorię będzie linia przerzutu broni. To bardzo sensowne. Jest u nas... Drogi są. I było przez Kort, ale wie pan, no... Moglibyśmy wpaść. Tak, tak, to prawda. Można by było wpaść, ale tak, to jest zdecydowanie... Zachowujemy 100% poufności. Pełna konspiracja, ja wiem. Tak, ale ktoś nas wsypał. Kto? No nie wiemy. Ale nie macie nawet podejrzeń żadnych? No właśnie nie, no. Powinniście zrobić test. No ale nasza komórka była trzyosobowa i wszyscy siedzimy. Jesteście nadzieją Dori. To na pewno. Siadam na konia i ruszam. Znak w tym jeden. Że nie wy winniście decydować o swoim jestestwie. A to jest człowiek, którego decyzje zaprowadzą was tam, gdzie trzeba. Żeby oswobodzić tę krainę, trzeba udać się w przeciwnym kierunku, bo tam są wszystkie odpowiedzi. I że mamy iść do Grande? Nie, macie iść za tym człowiekiem. Ale on idzie do tej krainy, a powiedziałeś w przeciwnym kierunku. Metaforycznie. Podążajcie za Dlatego tym człowiekiem. Powinniście za nim Wybaczcie, podążać. Dwóch dni nic nie jadłem, nic nie piłem, tylko wiatr mnie smagał po twarzy. Zatem jesteś gotowy, by przyjąć prawdę. Wolałbym się napić najpierw. Ciężko tak na trzeźwo przyjmować prawdę. Nie warto ich brać. Zostawmy ich. Może... Dajmy im chociaż jakieś odzienie. Ja odpinam bukłak. Nie, ich wiara najwyraźniej jeszcze nie dojrzała. Ja odpinam bukłak jeden z... Nie wiem, z winem nawet niech będzie od konia. Wręczam im i mówię... Idźcie i szerzcie nowinę, że wygramy. Niczu, pan pyta o siostrę Elenę. Dobrze. Spotkamy się. Na pewno spotkamy się w Dorze. Oczywiście, tak. No, jedziemy dalej, myślę. No tak, wsiadam na konie, jedziemy. No tak jak mówiłem, zaczynało zmierzchać, teraz już jest w zasadzie ciemno, ale w oddali widzicie światła jakiejś gospody. Zresztą one są tu tak rozplanowane, że na koniec każdego dnia czeka na strudzonych wędrowców gospoda bądź zajazd. Ale wygląda trochę gorzej niż te, do których przywykliście w poprzednich dniach. Widać, że nie jest jeszcze w kordyjskim stylu. Trochę się mówiło w stolicy, że stary Dor, dawny Dor, jak tu Gudbrand nas poprawia, jest w przebudowie, ale widocznie tutaj jeszcze nie dotarło. Ty z Delfie czujesz się tu prawie jak w domu. Ta gospoda wygląda
grzywcem wyniesiona z doryjskich stepów. Nie ma ich już znowu tak dużo, tych gospód, ale jakieś tam jeszcze się ostały. Możecie też, nie musicie też się zatrzymywać, bo do Starego Doru w zasadzie zostało nie... Znaczy do Doru, do miasta, przepraszam, zostało już no niedaleko, myślę, że w środku nocy, ale byście dojechali, jakbyście chcieli. Zostajemy czy ruszamy dalej? Możemy do Doru dojechać w środku nocy. Teoretycznie znajdziemy miejsce, to duże miasto, ale cóż, nie warto kusić losu i wędrować po nocy. Ja myślę, że możemy zostać i jutro z nowymi siłami dojechać do miasta. Już nie słyszę głosów sprzeciwu. Cóż, no to czas na doryjską gościnność. Bracie Sartonie, czy brat zapłaci za naszą kolację? Pyta jeden z pątników. Oczywiście. Chleb i woda zawsze powinien być dostarczony pokutnikom. A czy tej nocy też mamy głosić chwałę pana Gudbranta? Istnieje inna droga ku zbawieniu? Dobrze, będziemy robić w takim razie to, co do nas należy. Tylko niech nie zdejmuje tego płaszcza. Ja bym chciał kupić im wino. Tym pątnikom? Tym wychudzonym, zmęczonym pątnikom, którzy mam nadzieję po prostu po jednym dzbanie zalegną wykończeni i nie będą się wygłupiać. Chciałbyś może wykonać test manipulacji, żeby ich przekonać do wypicia tego wina? To naprawdę jakby przedmiot proroctwa kupujący im wino musi ich przekonywać do wypicia. Znaczy, bo ja mam takie poczucie, że oni mają zadanie od Sartona i mimo wszystko no oni co noc tam chodzą po tych gospodach, przysiadają się, pokazują okay. Na ciebie palcem. Dobra, znaczy to może ja to zrobię w ten sposób, że nawet nie tak bezpośrednio, żeby nie wiedzieli, że to jest konkretnie ode mnie, więc mam złapię jakiegoś. Okay. Jak już dotrzemy do karczmy, to po prostu jakiegoś tam chłopaka albo dziewczynę, żeby im zanieśli, więc proponowałbym podstępność, tylko do podstępności co? Jaki atrybut? Ja sobie zaznaczam kolorkami. Gdzie jest podstępność? To mam to gdzieś wypisane. Pod koordynacją są. Podstępność pod koordynację, tak. Manipulacja z sympatii, to może też ewentualnie. Nie mam manipulacji, mam podstępność. Kolega Gudbrand chciał być podstępny, a nie tak, manipulować. No dobra, no to po prostu zrobię z samej empatii. Bo coś zrobiłem źle. No rzuciłeś, o. Cóż, będą wiedzieli, że to ode mnie. Oni spożywają odrobinę tego wina, żeby nie uchybić ci, ale nie na tyle dużo, żeby jakby zaprzestać swego procederu. Jak sobie chcecie. Zabieram im to wino i będę je pił. I psuł swój wizerunek. Jakbym znał intencje niezbadanego nordyjskiego kapłana, to może byłoby łatwiej oceniać progi trudności. Dobrze. W karczmie jest raczej mało ludzi. Nastroje są posępne, powiedziałbym. Raczej nie ma śmiechów, chichów. Ludzie nawet niechętnie przyjmują przy swoich stolikach pątników. No, wyczuwasz jakieś napięcie. Ja bym chciała trochę z ludźmi porozmawiać, tak, gdzieś z przenikliwością. Nie spodziewałem się niczego innego, pani szpieg. Z manipulacji, ale jakby staram się wyciągnąć informacje, dając mało od siebie, no nie?
Co prawda nie jest to mój standardowy target, w sensie zwykle są to bardziej jakieś cele balowe, ale myślę, że gdzieś tam w jakiejś umiejętności mogę wykorzystać. No ale mówi, chcesz znaleźć kogoś na swoim poziomie, czy jakiś mieszczan? To chciałbym zrobić chłopów to raczej nie ma. No chciałbym zrobić taki przekrój. Tam z paroma mieszczanami, z paroma z wyższego stanu, zobaczyć jakie są nastroje w każdej grupie, tak bardziej w tą stronę gdzieś tam to zrobić. Dobra. To, nie musimy tego odgrywać, jeśli to czy możemy, ale mogę też ewentualnie tylko rzucić. Nie? Ja myślę, że część możemy odegrać, część możemy rzucać. Jest taki jeden szlachcic, w sensie on z niewielką służbą, widać po tej jego służbie, że jest taka dosyć pokiereszowana. Ja nie powiedziałbym, że oni są ranni, ale widać, że coś przeżyli na tym szlaku. On patrzy na ciebie nieco podejrzliwie. Też długo zawiesza wzrok na Izdelfie i Gudbrandzie. Dziwną kompanię pani sobie dobrała. Tak w życiu bywa. Ma za to panu, tak patrzę na tych jego zbrojnych, coś po drodze się przydarzyło. Nieciekawego. A co, wyjedziecie dalej na południe? Odradza pan? Odradzam. Za Dorem robi się naprawdę nieciekawie. Wszystkie te zaciężne oddziały przestali im płacić, wojsko się rozeszło, wataszkowie walczą ze sobą, napadają na drogi. Dawno tu takiego burdlu nie było. A gdzie, znaczy, dlaczego przestali płacić wojsku? No, widać, że pani nie tutejsza. Szykowaliśmy się do inwazji na Dorię. To chyba nie jest żadna tajemnica. No i cesarz był umarł. Świeć jedyny nad jego duszą. Tak, to wydarzenie kojarzę. No i obecnie panujący miłościwie nam cesarz Burkhard nie miał zamiaru kontynuować planów swego wielkiego ojca i wojsko się to zaciężne oczywiście, rozeszło. Bo oddziały pod miłościwie nam panującym czarnym sępem są jak najbardziej wierne koronie. Znając metody pana sępa, to się nie dziwię. Nie, hrabia de Perouche to jest uczciwy człowiek. Może metody ma nieco nie dzisiejsze, ale nie spotkałem się nigdy, żeby ktoś, nawet jego przeciwnicy powiedzieli, że oskarżył kogoś, bądź skazał przede wszystkim wbrew prawu i wbrew zasadom. Że faktycznie. Chociaż dalej metody działania nie są moim zdaniem adekwatne do niektórych sytuacji. Ale to tylko moje zdanie, jakim to ja jestem, żeby krytykować wojskowego. Nie, no oczywiście, no, nie powinna pani. A pan wraca do stolicy? Nie bezpośrednio, znaczy będziemy przejeżdżać przez stolicę, ale ja mieszkam nieco na północnym wschodzie. Czyli tam mam swoje ziemie. Tak. Też przybyłem tutaj licząc na zarobek. No to pewnie tak jak pan jest tutaj teraz sporo. Nie, większość wyjechała szybciej. Niektórzy, można powiedzieć, że jestem ostatnim, który wyjeżdża, a być może przedostatnim. Większość przeczuwała, że nic z tego nie będzie, że trzeba wracać, ale no ja do końca się łudziłem, że może jednak ta no uczynimy tę uprzejmość Dori i przygarniemy ich pod skrzydła cesarza. No. Widać, że nie potrafię przyjmować prezentów.
My nawet im nie zaproponowaliśmy tego prezentu. Tym gorzej dla nich. Czyli została tam tylko, jak to powiedzieć, watacha zbrojnych, niezdyscyplinowanych teraz nikomu? Chaos. Został chaos generalny. Jest kilku takich znaczniejszych wataszków, to znaczy tak mówią w Dorze, którzy pozbierali jakichś zbrojnych przy sobie i terroryzują górskie szlaki. No i jest oczywiście ta doryjska młodzież, której ciągle się wydaje, że tutaj jest Doria. Ale już dawno nie ma Dori. W zasadzie Dori też w ogóle nie powinno być. No, czemu takie coś? A ty tam jesteś w dniu? No tak powiedzmy, że przechodziłem gdzieś obok i jest dobrze. Takie... Jak to nie powinno być Dori? No pan przysiądzie się, ja wszystko panu wytłumaczę. No ja bardzo chętnie, bo ja tak trochę tam się na tej Dori nawet znam. Kończyłem ale nawet... to może zaprośmy też pozostałych państwa towarzyszy, bo... Ja nie wiem, czy oni chcą o tym słychać. Jeden już przysnął. No więc... Proszę pana, on jest z Gordu. On ma takie... On jego komentarze, one się nie nadają na salony. Nawet tutaj średnio mogą być odebrane. Gdyby żył nasz cesarz, to Gord też kiedyś byłby Kordem. Cesarz miał wielkie plany. Prezentuje pan bardzo kordocentryczną wizję naszego imperium. No, Kord jest szczytem. Nie ma nic lepszego niż Kord. Gord szczytuje na Kord. Co za bzdury. Jakieś to szczęście dla Kordu, że ma takich wiernych rycerzy pod swoimi... Doria też ma swoich rycerzy, ma ich bardzo dużo. W sumie to większość ale do rycerza. Doryjscy rycerze pod panowaniem kordyjskim będą jeszcze lepsi. Pan mi uwierzy. My uporządkujemy wschód i wtedy rozpoczniemy pochód na zachód. No ale Doria jest, ma swoje tradycje i przyzwyczajenia. Może trochę się zagubiła ostatnio, ale po cóż tak pozbawić się państwowości? To przecież bardzo tłamsi rozwój. Wszystko powinno być zestandaryzowane. Drogi powinny być szerokie. Karczmy powinny być budowane według tego naszego kordyjskiego modelu. Piwo powinno być ważone według receptur. Tożsamych dla całego kraju. To przepraszam bardzo, ale tu się możemy nie zgadzać bardzo mocno. Oj, młody człowieku, nie winię cię za to. Jak byłem młody, też mój umysł ulegał różnym majakom, zwidom i pokuszeniom. Ale teraz wiem, że to, co kordyjskie, jest najlepsze. Nie ma nic lepszego niż Kord. Myślę, że da się znaleźć. Jest wiele nacji, które podąża tradycjami proroka w inny sposób i niektórzy mogliby nawet powiedzieć, że bardziej taki, jak nakazano. Jest zawsze... Nie, ale Kord jest szczytem państwowości, młody człowieku. A ja postawię inne pytanie. Czy wszyscy zasługują na to, żeby być Kordyjczykami? Wie pani, no religia twierdzi, że wszyscy jesteśmy równi wobec jedynego. No to chyba tak, no. Chociaż, wie pani, mówię to z dużym bólem serca. To jest, można powiedzieć, epokowa misja. Dać wszystkim Kord. Odważne marzenia. Ciekawe, jakie piękne, dalej, prawda? Ciekawe, co się dalej z tą misją stanie teraz pod nowym cesarzem.
Słyszałem, że nowy cesarz musi umościć się na tronie, potwierdzić swoją legitymizację władzy i wszystko będzie dobrze. Dla kogo? No, dla Kordu. Też trochę plotek słyszałam. Niektórzy mówią, że inny cesarz byłby lepszy. Wśród wojska też takie głosy chodzą. Czy my mamy w tej grze jakieś plotkowanie? Śledztwo, no ale to nie jest tak bardzo inspirowanie, manipulacja. Aby przeczytać, jak to w podręczniku. To taka podstępność albo manipulacja mi się wydaje, by tu pasowała, jeżeli byś chciała coś od niego więcej wyciągnąć. No to manipulacje mogą wrócić. Się wydaje, że podstępność, jako że jest spod koordynacji, to są raczej akcje podstępne, kradzieże i tak dalej. A nie wina ukradkiem. Tutaj na bardziej przykład. Chyba manipulacja. Dobrze. Albo przenikliwość, no ale to w sumie mi na jedno wychodzi. Ja to miałam 7. 2 szósteczki. Wielu oficerów mówiło, że hrabia de Perouche nie mógł się pogodzić z tym wyborem. On widziałby na tronie cesarskiego brata, Wilhelma. Oni jeszcze razem służyli w wojsku. To ja właśnie tak słyszałam. No a potem też mówiło się, że ten Gereon to nie jest taki najgorszy, no ale ten Burkhardt Porsche. Jedyny. No, może to jest kara, może jednak jest coś prawdy w tym, co mówią niektórzy kapłani, że my, Kordyjczycy, mamy za dużo pychy. Chociaż nie wydaje mi się. No jest jak jest, jedyny tak zarządził. I dopóki Wilhelm nie powróci z Agary, chyba nic się nie zmieni. No ale panienko, nawet jakby powrócił, no to co? Obali własnego bratanka? Nie, ale bardziej mi chodziłam o to, że zacznie mu doradzać i z nim współpracować. Wie pani, bo pani to chyba jakoś tak z półwyspu. Tam to podobno macie swoje sposoby na pozbywanie się niechcianych władców. Nie, w Kordzie też to wychodzi, prawda? I tak uśmiecham się i odchodzę w stronę, nie wiem, tam gdzie damy chodzą piechotą. Dobrze. Dobra, zanim przejdziemy na chwilę do mieszczan jeszcze, czy nasz kapłan Wichrzyciel albo Gudbrand chcieliby coś przedsięwziąć? Zaadresować ja puste pergaminy do właściciela karczmy. Gudbrandzie, bo nie słyszałem cię. Ja prawdopodobnie gdzieś w trakcie tej rozmowy o wyższości Kordu nad wszystkim ostentacyjnie wziąłem kielich i wyszedłem na zewnątrz posłuchać kwiczenia świń, bo wydawały mi się ciekawsze. I tylko tyle. Jak tak siedzisz przed tą karczmą i słuchasz chrumkania świń i rżenia koni, z ciemności po jakimś czasie wychodzą ci trzej młodzieńcy, których uwolniliście. O, jeszcze wyjecie. Nie tak ciężko nas pokonać. Pokonać może nie, ale spytać i uwięzić w klatce to co innego. Panie, no
No, nie wyszło nam za pierwszym razem, ale będziemy teraz czujniejsi, uważniejsi. Bodza nam brakuje. Takiego, co by nas nauczył, poprowadził. A jak pan jesteś ten zimowy dziedzic, to może pan? Nie jestem zimowym dziedzicem. To jest jakaś bzdura, to jest pierdoła. Przestańcie w to wierzyć. Ale ten Nordyjczyk tak mówił. Przestańcie wierzyć Nordyjczykom. Chcecie mieć lidera, potrzebujecie Doryjczyka. Krwi i kości. Ten młody, co z wami podróżuje? Na przykład. Chłopak jest zagubiony, ale myślę, że to w nim powinniście upatrywać jakiegoś wodza, nie wiem. Kogoś, kto was poprowadzi. Kogoś, kto zna tę ziemię. Ja jej nie znam, ja stąd nie jestem. Jestem tutaj tylko przejazdem. A teraz zróbcie mi przysługę i dajcie mi spokój, wejdźcie do środka. Tak, 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 oczywiście. Nie, nie, idziemy dalej. Nie mamy czasu. Zapraszamy do cesarskiej chwały, odwdzięczymy się. Dobra, dobra. No i poszli dalej w noc. Sartonie? Sarton wykłada ludziom takie zapytania, wprost jakby nie agituje. Mówi, czy skoro ta kraina ma tyle problemów i nikt stąd jej nie rozwiązał, to czy to nie jest sygnał, że powinien rozwiązać je ktoś z zupełnie innej krainy? No bo skoro żaden Doryjczyk nie może sprawić, by dawny Dor wrócił do Dorii, tam gdzie jego miejsce, by ta kraina znowu była taka, jak powinna, czy nie powinien zrobić to ktoś, kto ma świeży ogląd w sprawę, nie popadnie w stare konflikty? Ktoś, kto nie tylko jest przywódcą na tyle mądrym, że sam nie pcha się ku władzy, lecz wręcz odgania ją, a ta lgnie do niego. Niczym ćma do ognia. Czy jak pan mówił nie z tego świata, to myślał pan o... Nie z tej krainy. No właśnie. Czy jedyny powrócił? Prorok może? No to już każdy sam musi sobie odpowiedzieć. Jeżeli jednak powrócił, to na pewno nie powie, że nim jest. Ani tym bardziej nie powie, że jemu winna jest władza. A mnie to Józek się widzi, że ten młody to bardziej wygląda na tego, co by nas mógł poprowadzić. A pan też myśli o tym młodym? Ja nie ufałbym własnym osądom. Te do tej pory nigdy was dobrze nie zaprowadziły. Ale to co z pana za kapłan, jak pan nie ufa własnym osądom? Nie, nie ufam waszym. Mówię wam, byście nie ufali swoim. A to takie pierdolenie, wie pan. Wspomnijcie jeszcze te słowa, gdy nadejdzie czas. Prędzej umrę, niż wspomnę te słowa. Być może. Izdelf? Moim zdaniem najpierw trzeba by wprowadzić kordyjski kodeks praw, później osadnictwo na prawach kordyjskich, żeby zaludnić tę ziemię. I kiedy Doria się zaludni pod panowaniem Kordu, to zacznie kwitnąć. Najlepiej by było, żeby to byli kordyjscy osadnicy. Wtedy oni przyniosą tę myśl, tę dumę,
No i znajomość praw oczywiście. I oni zapłodnią was, Doryjczyków. Staniecie się lepsi. Mój program nazywa się ADI. Akwedukty, drogi, irygacja. Ale trzeba tą wodę utemperować. Ona musi stać się podległa człowiekowi. Kordyjskiemu geniuszowi. Słucham? Trochę ją osuszyć. Człowiek zapanuje nad naturą. Pewnego dnia wspomnisz moje słowa, młody człowieku. Ale zapamiętaj, chciałbym, żebyś zapamiętał. Osadnictwo na prawach kordyjskich. Tak. To jest tak budowane, żeby... No dobrze. Liviana, ty chciałaś jeszcze z kimś zagadać. Tak, wiesz co, jeśli tutaj są jacyś mieszczanie, to chciałabym tam gdzieś sobie z nimi usiąść i przegadać, ale to już myślę, że możemy rzucić, no nie? Co oni mi powiedzą? Dobrze. To rozumiem, że są bardziej tacy tutejsi, gdzieś tam może. Tak, oni są z Doru i z okolic. No właśnie, więc chciałabym się po prostu dowiedzieć, jakie są nastroje tak mniej więcej wśród tutaj, tutejszych mieszczeń, no nie? Rozumiem. Rozmowy tylko ze szlachtą odgrywamy. Tak. Nie będziemy się zniżać. Nie będziemy. Na co rzucić? No chyba... Co? Kornelu? Nie, bo ja tak wtrącam, bo jak pojawiła się gdzieś tam, ktoś pytał o umiejętność plotkowanie, to mi się przypomniał cichy chód w mieście, cichy chód na wsi. I tak poczułem się jak ze starych, dobrych czasów. Tak, a czwarta edycja Warhammera ma jeszcze cichy chód w podziemiach. I to mogło być tutaj, wiecie, plotkowanie ze szlachtą, plotkowanie z mieszczanami. No, ja myślę, że nie wiem, no może ta manipulacja. Możesz też sobie wybrać. Ale to wybieram manipulację. A, no to świetnie. To fajnie, że wybrałaś manipulację. I zaraz. Czy my tu forsujemy rzuty, czy nie forsujemy rzutów? Forsowałaś ostatnio. Forsujemy za Stany. Za Stany właśnie. Ja bym mogła w sumie się sforsować za stan jakiś zmęczona, czy coś w tym stylu, bo to może pasować nawet, no nie? Cały dzień się podróżowaliśmy. Ja tu jeszcze będę siedzieć dłużej, żeby wyciągnąć jakieś informacje. Dobra, zaraz spojrzę te stany. A chyba był taki. Stany psychiczne to złość, przerażenie i rozpacz. Stan fizyczny to wyczerpanie, poturbowanie i rana. Czyli wyczerpanie, to rozumiem, że może być zmęczenie.
Wyczerpanie bym pasowała. Dobrze, to przerzucam. Jest jeden sukces. Dobrze. Panie Gudbrandzie, czy jedynka przy forsowaniu czegoś nie robi? Nie, przy tych zasadach wesenowych nie. Pamiętam, że przy mutancie coś robiła. No i przy tak, no tylko że to nie jest mutant tutaj. Nie, rozumiem. No tak, ja nie pamiętam po prostu. Wolę się upewnić u naszego eksperta. Żeby być szczerym, ja też już średnio pamiętam. A to Yze nie pochodzi z Gordu? Nie. Gordu. Dobrze. Czego się dowiedziałaś? W większości ci ludzie to są kupcy, którzy podróżują tutaj po okolicach Doru, żeby zarobić na chleb i na swoją rodzinę. I oni raczej nie są zadowoleni, znaczy raczej, oni po prostu nie są zadowoleni z sytuacji, która jest, bo w związku z tym, że na południe od Doru rozpierzchła się ta armia składająca się z wojsk zaciężnych, znaczy ona nie była duża też, jak ci się udaje ustalić, to było zaledwie kilka oddziałów, ale no, nawet kilka oddziałów w górskim terenie może potem terroryzować mieszkańców. No ale w związku z tym, że właśnie na południe od Doru jest niespokojnie, to też młodzież doryjska, która cały czas marzy jej się niepodległość dawnego Doru i przyłączenie z powrotem do Dorii, zaczęła wyżej podnosić głowy, częściej lądować w klatkach, a niektórzy nawet stracili swoje prawice. Wśród nich raczej panuje taki nastrój, że oni uważają, że Czarny Sęp powinien od razu obcinać im te ręce, a nie dawać im drugą szansę, bo ta druga szansa to jest no to jest ich zdaniem pic na wodę i oni uważają, że on stał się miękki na stare lata. Ciekawe. A oni jak gdyby mają jakieś zdanie na temat tego właśnie konfliktu Doria-Kord, oprócz tego, że chcieliby, żeby się... Czy ja mogę z ich wypowiedzi zrozumieć, że chcieliby, żeby się ten konflikt zakończył, nieważne w którą stronę, tylko po prostu, żeby było bezpiecznie i mogli dalej prowadzić interesy, czy bardziej mają jakąś stronę? Oni są bardziej kordyjscy, bo to są raczej osiedleńcy kordyjscy w dawnym Dorze. Okej. Beneficjenci osadnictwa na prawie kordyjskim. Tak, bo generalnie jakby oni też jakby liczyli na to, że ta inwazja dojdzie do skutku, że zostanie przyłączona nowa ziemia, nowe rynki zbytu. Ja się gdzieś tam jeszcze też delikatnie zapytam, czy słyszę o tym zimowym proroctwie, gdzieś tam powiem o tym. Będę gdzieś tam dalej ten, wiesz, tą plotkę naszą rozsiewać, no nie? Tak, oni potwierdzają, że w Dorze są pątnicy, są osoby i tacy wieszczowie, którzy na placach czasem opowiadają, wykrzykują, że nadejdzie mróz i zimno i wtedy oczyści ten świat. Ale oni jednak, znaczy to się dzieje gdzieś obok tych ich takich doryjskich narodowo-wyzwoleńczych nurtów. Aha. Znaczy to nie zazębiło się i to jakby jest trochę na uboczu mimo wszystko. Więc to tu jest, ale nie odgrywa głównej roli. Chyba wszystko. Co ja bym chciała. Okej. No dobrze, czy ktoś z was coś jeszcze chce wykonać przed jakby porankiem, świtem? No dobra, a przed wjazdem do Doru? Czy wjeżdżamy do Doru? Ja bym wjeżdżał do Doru. Ja się nie Isdelf nie ma biznesu. Chcę jednak trochę przyspieszyć cały ten proces. Mhm.
Rozumiem, Sartonie, że pątnicy jadą z wami dalej. No oczywiście. Są opłaceni aż do ziemi z Delfa? Jeżeli ogólnie są po drodze jacyś ludzie, którzy są na tyle ubodzy, że jakieś niewielkie środki przeznaczone na jedzenie zachęcą ich do podróży za nami, no to... Czyli zwiększa nam się liczba wyznawców. Jeżeli ktokolwiek w ogóle podczas naszych podróży wyraża zainteresowanie albo jest kupcem, to też zachęcam go do dodatków na rzecz tych podróżujących oczywiście. Dobra, ja chyba bym cię poprosił, Sartonie, o rzuty. Oczywiście. Zrobiłbym oddzielnie na datki i na nowych pątników. Tutaj z modlitwy prawdopodobnie, tak? Jak przekonam ludzi, tak? Z inspirowania może? Na nowych ludzi? No tak, tylko że ich tak, wiesz, bardziej religijnie chcę przekonać. To nie jest takie, wiesz, że ja ich chcę oszukać, bo ja w to wierzę. Wierzysz w puste kartki rozsyłane po pałacu? Tak. Okej. Okay. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie kantujesz, Sartonie. Nie, Sarton w to wierzy. Dobra. I Sarton ma sukces. Ale ty jakoś mało kostek miałeś. Racja. No ale Sarton potrzebował tylko dwie. On w to wierzy, więc wierzył, że będzie sukces nawet na dwóch. Ale to był rzut na pątników czy na pieniądze? Na pątników. A teraz na pieniądze. Pieniądze tutaj chyba rzeczywiście za modlitwę. No chyba już nie. tutaj chyba, co tutaj może być? No, inspirowanie, tak? Chyba najbliżej. Albo manipulacja. No ale jak wierzy, to raczej inspirowanie, nie? Też tak mi się wydaje, że to... Zależy, jakie masz intencje. Skoro Sarton wierzy w zimowego dziedzica. Wierzy, wierzy. Ale tutaj aż tak dobrze mu nie poszło, ale też nieźle. Dobra. Ale rzućmy sobie, nie miał. Rzućmy sobie, ilu pątników do was dołączyło. Jeden. Mamy czwórkę. Ale to już masz pięciu pątników. A, pięć. I może się udało uzbierać na osła dla tego piątego. Albo nawet jeszcze jednego w zapasie. Myślę, że jeszcze stać was na tego osła. Ale tu nie chodzi o to, żeby czy nas stać, tylko chodzi o to, czy wiesz, ludzie przekonani do sprawy zapłacili. Nie, to jeszcze jest ich za mało, żeby ufundował się osioł. Ale była szóstka. Ale szóstka była przy inspiracji pątników, a nie przy zbieraniu funduszy. No dobra, dobra. Crowdfunding ci nie poszedł. Wspieraczka nie wyszła tym razem. Osioł nieufundowany. No trudno, no. Czasem się osioł nie ufunduje. Co nie znaczy, że byłby złym osłem, gdyby do nas dołączył. Prawda. Może poczekajmy na Izdelfa. A możemy coś się dowiedzieć o nowym pokutniku, póki Izdelfa nie ma. Możesz nam o nim opowiedzieć, dlaczego do nas dołączył. Dlaczego do was dołączył? To jest niewiasta, młoda, która uważa, że Gudbrand wygląda na człowieka mądrego życiowo i jakby zwraca szczególnie na to uwagę, że on wygląda na doświadczonego ojca. I tak właśnie zawsze wyobrażała sobie proroka. Ale ona mówi to Sartonowi, prawda? Tak, tak, Sartonowi. Nie tobie. Nie przychodzi do ciebie i nie mówi, że wyglądasz jak doświadczony tatusiek. Ojej. Zatem to Sarton, wiesz, tutaj zbierać popleczników.
Pięciu to już wiecie, tej siły już nie powstrzymacie. No jak każdy, wiesz, weźmie kogoś, przyniesie i później każdy kolejny, to się zrobi zaraz armia. No dobra. To tylko powiem ci, z Delfia, że dołączyła do was jeszcze jedna pomocniczka. W wyniku modlitw i wjeżdżacie do Doru. Dor póki co wygląda inaczej niż Grande. Grande było miastem zaplanowanym, wybudowanym według jakiegoś planu. Były zauważalne różnice pomiędzy dzielnicami. Tutaj w mieście widać dużo różnych składów kamieni, dźwigów, bloków i mechanizmów, które ułatwiają przenoszenie budulca, bo Dor jest w przebudowie. Chyba nie, nikt z was nie jest mieszkańcem Kordu, no ale część z was mieszkała w Kordzie na tyle długo, że zauważyliście, że Kord wszystko standaryzuje, tak zresztą jak mówił ten szlachcic, stara się budować wszystko na obraz grande, chociaż w mniejszej skali i tak też tu widać, że jakieś całe rzędy budynków są powyburzane i na ich miejsce buduje się takie budynki, które już widzieliście wcześniej po drodze, ale to jest dopiero początek. Mimo upływu lat nie idzie to tak szybko, jak pewnie życzyłby sobie poprzedni cesarz. No i miasto jest rzeczywiście ludne, może wręcz ponad miarę. Gdzieniegdzie widzicie całe rodziny. Pewnie można wnioskować na podstawie tego, co usłyszeliście, że przybyły z południa, gdzie sytuacja się nieco zaogniła. Widzicie też, słyszycie w zasadzie agitatorów, którzy mówią o zimowym proroctwie. Nikt ich nie ściga. W Grande zdarzało się, że czasami Straż Miejska ich przeganiała albo wręcz aresztowała. Tutaj raczej nikt nie zawraca się nimi głowy, ale też nie mają dużego audytorium. Co byście jeszcze chcieli wiedzieć o Dorze? Czy w ogóle chcecie coś jeszcze wiedzieć o Dorze? W sumie to jak dużo ludzi tu mieszka, w sensie jakim rozmiarze miasta mówimy jako takim. Wiesz co? I ja myślę, że to jest drugie pogrande miasto, a przynajmniej tego, znaczy trochę mniejsze, no ale to jednak była stolica Dorii, zanim Kord najechał. Te ziemie. Okay. Tutaj jest jakaś taka straż miejska, która utrzymuje porządek? Czy to jest wojsko? Jest, jest. I w ogóle jakby, żeby uściślić, znajdujemy się ponad 50 lat po zajęciu tych ziem. Z takich ważniejszych rzeczy, które zostały tu pobudowane albo były, to jedna to jest Katedra Prawdy i Wiary, a druga to jest dzwonnica Nowego Cesarstwa. Tego dzwonnica znajduje się chyba poza miastem. Musiałbym to sprawdzić jeszcze, ale tak mi się wydaje. I katedra czego to było? Prawdy i wiary. Katedra piw. A to jest katedra porodiańska? Myślę, że... czy nowa jakaś? Ja myślę, że ona jest porodiańska. Ja bym tak przyjął. Jak się domyślam, nie jest to określone w podręczniku, ale wydaje mi się, że w tym miejscu może być katedra porodiańska. Są ku temu wszystkie przesłanki. Że stolica starego Doru, dawnego Doru powstała przy katedrze.
Dobra, straż miejska, tak? Jest jakaś to normalnie... Tak. Nie są żołnierze, tylko... I oni podlegają... To znaczy, wiesz, to jest taka... Znaczy, to nie jest stricte straż miejska, bo tak jak szukasz rozróżnienia, to są patrole wojskowe, ale jakby przystosowane do spraw ulicznych, miejskich. W sensie na pewno są to wyodrębnione jakby oddziały z armii Czarnego Sępa. Ale generalnie docelowo podlegają Czarnemu Sępowi. Okej, okay, natomiast... Jest. A władca? W ogóle... W sensie jakiś, nie wiem, burmistrz czy ktoś taki? Rządzi namiestnik, którym jest hrabia de Perusz. I w ogóle tym, co rzucasz jeszcze w wasze oczy, a czego w zasadzie nie było w Grande, jest to, że tu jest bardzo dużo witraży w starych budynkach. Zresztą, no Izdelf, ty pamiętasz to z domu, jakby twój naród się lubuje w witrażach, w ciężkich proporcjach, w zamczyskach. Jest tu troszkę inaczej, no. Ach, nie ma to jak dobry witraż. To dość charakterystyczne dla Dory. Nie wiem, czy wiecie, witraże to sztuka, którą kultywujemy już od lat. Istnieje nawet taka tradycja, że każdy w swoim życiu powinien stworzyć przynajmniej, albo chociażby zaprojektować, co najmniej jeden. To by się już udało? Miałem ważniejsze rzeczy do roboty, ale zostawiłem to sobie na spokojną starość. Ciekawe marzenie. No, cóż mam powiedzieć. Każdy jakieś ma, ja mam takie. Spokojna starość, witraża. A wiesz już, co twój witraż pierwszy będzie przedstawiał? Jeszcze nie, ale dużo czasu przede mną. Na pewno coś wymyślę. Ty go wstawisz w swoim domu w Grande? A patrzcie, a tam jest proporzec, jeżeli się nie mylę, to pochodzi on z północy Dori. O, ciekawe, co on tu robi. Pewnie też czegoś unika. Nie, proporce zazwyczaj nie unikają, bo są na czele, więc uważam, że tutaj ktoś na pewno się znajduje z północy Dori, który chciał powiedzieć, że tu jest. Interesująca sprawa. O rany, przebudowywują to wszystko. Ciekawe, co zrobią z witrażami. Są bardzo niepraktyczne, ale przynajmniej nie wszystkie są ładne, więc wymiana ich nie ma celu. Czy moglibyście wykonać sobie test czujności, proszę? Ale mistrzu Grun, mam jeszcze chciałabym doprecyzować moje pytanie, bo Czarny Sęp, rozumiem, jest namiestnikiem tej całej prowincji. Tak. I on też jak gdyby oficjalnie rządzi miastem, ale czy jest ktoś, kto... Rozumiem, że on tutaj nie jest na co dzień, no bo on też bywa w Grande, jeździ i tak dalej. Znaczy, raczej to, że był w Grande, było wyjątkiem. On raczej siedzi w Dorze. Ale tutaj na miejscu, czy też jeździ po... Tak, nie. No, raczej w sensie, tutaj. Chodzi mi o to, czy ktoś jest, kto tak rządzi taką... Czy to ma taką praktyczną... zarządza tym miastem. No, nie rządzi, tylko może zarządza. Być może jakiś jego podwładny. Nie wiemy tego jeszcze. Okej. Okay. Marek, twój rzut jest... wybornie paskudny. Ale jaki symetryczny. Ale właśnie, jaki symetryczny. Za styl powinien być. Nie każdy sukces. Śmiałbym się, jakbyś nawet na tych 5D6 nie osiągnął szóstki, w sensie sumarycznie. Mało brakowało. Dobra, ale Gudbrand, nie rzuciłeś, nie? Jeszcze? Ja przepraszam, no co mam rzucić, bo... Czujność. Logika, czujność. Okej. Okay. Proszę bardzo. Wspaniały rzut. Dobrze. To wszyscy poza Sartonem orientujecie się, że jesteście przedmiotem dywagacji dwóch wyrostków, którzy gdzieś za wami, jakby tak jak wy przejeżdżacie przez ulicę, stoją w wyjściach z wąskich przejść, pokazują sobie coś i krzyczą, pokazując na was. Po czym odwracałem się i zacząłem uciekać.
Dziwne zachowanie tych młodzieńców. Dlaczego? Nie zawsze, nie wiem jak ty, ale nikt nie ucieka na mój widok. Zazwyczaj. W sensie tak spoglądam po towarzyszach wszystkich. Takie. To raczej nie była ucieczka, tylko po prostu chęć szybkiego przekazania informacji temu, kto za nie zapłacił. Ach, tak, to też jest możliwość. Jeszcze mogą w sumie chcieć nas okraść. To też dość częste w tych regionach. Równie dobrze to... Na pewno macie tutaj klatki, w których będzie można ich powiesić. Nie no, to już jest przecież piękne kordyjskie prawo. Teraz tych ludzi się... A nie, to w sumie kord wrzuca ich w klatki. Ho. Tak, prawdopodobnie mają tu klatki, pewnie ich całkiem dużo. Ale wiesz co? Łączą gordyjską tradycję i pewnie te klatki są podwieszane pod mur. Więc... Znajdźmy może jakąś gospodę, w której dzisiaj przenocujemy, a później proponuję trochę pozwiedzać może miasto. No, pewnie jest tu kilka gospód. Ja myślę, że możemy wpaść do chwały cesarza, cesarskiej chwały. Ale tam to chyba tylko po prostu na wpaść, jak to pan określił. Nie no, może niekoniecznie tam będziemy nocować. A czemuż to nie? Mamy dobre kontakty tam. Dostaniemy dobrą cenę. W sumie możemy zobaczyć. No to do przodu. Wchodzimy do tej tawerny, czy tam gospody, więc wszystko przed nami. Dobra. Tym, co rzuca wam się w oczy po wejściu do tej tawerny, tylko jeszcze doprecyzujmy, bo nie było chyba zgodności, a może była, tylko jakby przerwa mnie trochę wybiła z tego rytmu. Czy wy tam chcecie też nocować i wynajmować pokoje, czy wy na razie tak zapoznawczo, badawczo się tam udajecie? Myślę, że jakiś głos decydujący powinien mieć człowiek z tych okolic. No ja myślę, że możemy tam zostać na dłużej. Brzmi bardzo patriotycznie nazwa. Jest tam co robić na pewno. Z pewnością informacja dotycząca zimowego proroka z pewnością dotrze do ludu, który jest chętny na zmiany, bo może kto wie. Więc myślę, że tu cele są wszystkich nasze spójne. A Isdel też jest zainteresowany, kto kogo, czemu i kto przeciwko komu spiskuje. Bo może coś tam, no to jest jakaś taka, nie bez powodu dołączył do spisku tyle lat temu. Nikt nie wie, czy to dlatego, że ma w sobie duszę rebelianta, czy może lubi chaos, czy może dlatego, że nie ma po prostu za krztę asertywności i nie potrafi odmówić, więc no cóż, trzeba to zweryfikować. Po prostu nie potrafi odmawiać, a wszyscy myślą, że prowadzi takie wielowymiarowe szachy. No już nie rób z tego Isdelfa takiego zbyt miły jest liścia po prostu na wietrze. Nie, on jest po prostu uprzejmy bardzo, nie chce nikomu zrobić przykrości, więc z każdym chce, nasz zawsze się zgadza. Dołącz do rewolucji, no dobrze. Skoro prosicie. Tyle się staraliście już tego zrobić, mówicie, że macie tyle komórek w każdym mieście. Dobrze. Tak, Aniu? Znaczy, jakby zgadzam się z zastrzeżeniem takim, że Liviana będzie gotowa jednak mieszkać gdzieś indziej, jak okaże się, że ten lokal gdzieś w jakiś stopniu nie spełnia standardów. Dobra. Generalnie cesarska chwała to jest, jeżeli istniałby taki katalog imperialnych budynków,
to cesarska chwała na pewno posłużyłaby za wzorzec gospody w stylu imperialnym. Jest jak żywcem wyjęta z Grande. Jest tak kordyjska, że bardziej się nie da. Ale w środku klientele stanowią głównie młodzi ludzie. Młodzi, sądząc po języku i przedmiotach rozmów, to głównie żacy, ale też wśród nich jest bardzo dużo przedstawicieli jakiejś szlachty miejscowej, lokalnej. Nie trudno się zorientować po strojach. Trochę mieszczan, oni są dosyć przemieszani. Jest raczej gwarno, tak swojsko, chciałoby się powiedzieć. Nie jest tak przygnębiające, jak było w tej poprzedniej karczmie i nie jest tak napuszenie, jak było w Grande. Widzicie? Mówiłem, że to dobry wybór. Ale przecież nikt nie przeczył, Miss Delphi. Ale przecież czułem się, jakbyście mi przeczyli. Może sam się musiałem po prostu potwierdzić i poklepać po plecach, że dobrze wybrałem. Dobrze, to chodźmy, nie ma co czekać. Znaczy, w sumie to jest, albo nie wiem. Wejdźmy do środka. Tak, zapraszam, moje skromne progi. Tutaj mamy stolik dla szanownych państwa, bo... Ojej, 9 osób. No dobrze, nakryjemy dla 9 osób. Jeśli możemy prosić, przepraszam, jednak 2 stoliki. Jeden dla 4, a drugi dla... Tak patrzę na tamtych. Piątki. Dobrze, rozumiem, że służba będzie siedzieć oddzielnie. To zrozumiałe. Nie. To nie służba. Świta szanownych państwa będzie siedzieć oddzielnie, a ja państwu nakryję tutaj stolik dla 4 osób. To co? Przyniosę talerz miejscowych przekąsek, wino na pewno, piwo. Coś jeszcze państwu tak na początek przynieść? Na początek wystarczy. Dla drugiego stołu poproszę jakieś zacierki, trochę chleba, rozcieńczone wino i jakieś twardsze mięsiwo. Znaczy się suszone? Jeżeli jest tańsze niż zwykłe, to tak. Nie, no, to oczywiście, że tańsze. Racje wojskowe. Tak, jak najbardziej. Tak, jak słyszycie w zasadzie, jak on odchodzi, że tam wysyła jakąś swoją pomoc kuchenną, żeby pobiegła szybko do sklepu niedaleko i kupiła tego taniego mięsa, które wojsko dostaje w przydziałach. Ser, to nie, a skoro tak zamierzasz kolekcjonować tę świtę, to czemu jakby w ten sposób, i to tak nawet zupełnie jawnie, traktujesz ich jak zwierzęta? Nie widzisz. Dlatego pewnie idą za tobą, że ty widzisz w nich ludzi, pomimo tego, że obarczeni są swoimi winami. Tak. Tu akurat muszę się zgodzić. Cóż, wydaje mi się... Wiesz co, to trochę obrzydliwe. Zgadzam się, żebym zjadła coś innego. Tak patrzę na ten talerz. Który tam gdzieś z boku. Uważam, że czym więcej osób będzie za nami podążało, tym większa siła argumentów za tobą będzie szła. I wszystkie cele, które chcesz osiągnąć, z pewnością będą łatwe do osiągnięcia. Powiedziałbym w zasięgu ręki, jeżeli nie twojej, to być może którejś z tych osób. Już nawet nie z perspektywy celów, które sobie tam zarysowałeś, to jest twoja sprawa, ale każesz im za nami iść i ja wiem, i ty wiesz. Wszyscy dobrze wiemy, że to jest mrzonka. I karmisz ich tymi mrzonkami, i karmisz ich nie tylko mrzonkami, ale jeszcze jakimś twardym mięsem, chrząstkami i na dodatek rozcieńczonym winem. Dokładnie.
Przyjmujesz do wiadomości, doskonale. Dziękuję. Zwróć uwagę, że teraz nasze zakwy, póki są pełne i tych osób jest mało, możemy sobie pozwolić na to. Jednak gdybyśmy ich przyzwyczaili do tego, tylko na ich szkodę byłby fakt, że za jakiś czas musielibyśmy im to odebrać. Ja podchodzę do tego karczmarza i chciałabym tak głośno, żeby też mnie tam ta piątka usłyszała, poprosić go. Szanowny karczmarzu, na prośbę naszego tutaj pana Gordejczyka jednak chcielibyśmy zmienić zamówienie dla stolika obok. Niech pan poda to, co nam. Oczywiście, oczywiście. Jagnięcina. Tak, tak, tak. Pan Gudbrand miał tutaj dobry pomysł. I wracam do stolika. Podałem. Powiedz mi, czy inni to słyszeli? Chciałam, żeby to. Czy chciałam powiedzieć tak głośno, żeby usłyszeli. Ja wstaję od stołu. Widzicie? Są ludzie dobrzy, którzy patrzą na to. Ja jedynie mogę się uczyć od tego, od którego powinienem przyjmować nauki. Skłaniam się. Tam trochę osób w karczmie zainteresowało się tą wymianą zdań i tak patrzy na was. A czy ty, Gudbrand, masz ten błękitny płaszcz, czy ty go nie masz? Bo... Nie, no na pewno go zdjąłem, bo to było głupie. Jakby... Jak tylko mogę, to go zawsze okrywam, tak nawet jakby siedzenie jego zarzucam. Gordyjczycy tradycyjnie nie chodzą w żadnym takim dodatkowym okryciu, nie chronią się przed zimą czy przed chłodem, więc no momenty, kiedy Sarton okrywa mnie niebieskim kocykiem, być może są rozczulające, ale generalnie staram się zawsze doprowadzać do sytuacji, w której to po prostu ze mnie zjeżdża, albo po prostu to odkładam. Mhm. No. Po jakimś czasie te potrawy wjeżdżają na wasz stół, żebyście nie siedzieli głodni. Jagnięcina pachnie świeżym rozmarynem, tymiankiem. Wina jest dużo, może nawet za dużo. Ja bym chciała tak dyskretnie się rozejrzeć po tej karczmie. Mhm. Kto tam zwrócił uwagę na tą wymianę zdań przede wszystkim? Może gdzieś tam w drodze, nie wiem, do wychodka coś usłyszę. Jakąś wymianę zdań o tym, co myśmy tam powiedzieli. Ale jakoś nie bardzo aktywnie. W sensie, jeśli się uda, to okej. Wiesz co, no tam ktoś... Mogło ci się rzucić w oczy, że ktoś powiązał fakty jakby tych zimowych pątników. Zastanawiałem się, czy te płaszcze są jakoś związane z tymi oratorami, którzy występują na różnych miejskich placach. Ale nie jest to jakby... przyjmowany zapewnik, tylko jak jakaś taka... Takie ziarno niepewności. Tak, 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 że może to może coś jest tam. Za to też zwróciłaś uwagę, i to się bardziej rzuca w oczy, że dosyć duża ilość żaków zwróciła uwagę na Isdelfa. Okej. Okay. Bo ja jeszcze dopytam, bo ty Isdelf nosisz się po doryjsku, prawda? Tak, tak, tak. No tak, skromnie, no to tak, to ale zdecydowanie. Po doryjsku. Tak. Brakowało mi tej kuchni. A coś tak... Powinniście skosztować, naprawdę. To wszystko jest bardzo dobre. Zrobione, że tak powiem, zgodnie ze sztuką. Strasznie dużo tu studentów. Zastanawiające, prawda? To najtańsza knajpa w mieście. Zgaduję, że jest raczej po prostu przychylna dla żaków, a być może i nawet jacyś dłuższy stażem tu są w uniwersytetach często wymieniać. Jest kilka. Kadra naukowa też tu przebywa. Wiem, że wiecznie żacy. Też tacy pewnie są. Tacy na pewno też są. Tak, jesteśmy w pubie uniwersyteckim. Są przynajmniej dwie izby, na tyle, na ile zdążyliście zorientować. Też jakieś alkowy.
Cóż, no prawdopodobnie tutaj następuje wymiana zdań pomiędzy najświetlejszymi z umysłami w tym mieście. To nie lada, nie lada miejsce w takim razie. Na pewno wiele tutaj ciekawych teorii powstało. O, a jeszcze więcej nieciekawych. I to głównie te przetrwały na stronach ksiąg uniwersyteckich. Albo wydrapane gdzieś w drewnie. Po ławach. O, tam to zazwyczaj są te ciekawsze. O, proszę, na przykład tutaj. Dziekan... O, może nie będę kończył. No, ale klimat jest naprawdę uroczy. To prawda, to prawda. A jeszcze bardzo miło z twojej strony, że tak wszystkich tutaj ugościliśmy, nawet tych naszych... Nie wiem, jak ich nazwać. Jak ich nazywać? Bo to nie jest służba. Nie są to pielgrzymi. Naszą obstawę? Co to nie jak ich nazwiesz? Ludzie po dobrej stronie. Trochę za długie. Trochę mało chwytliwe. Masz tu tylu żaków światłych. Weź, wymyślą ci zaraz. Musimy jakoś nazwać naszą drużynę. To ja podchodzę do jakichś tych żaków. Albo nie, nawet lepiej. Proszę jakąś dwójkę czy trójkę, żeby się do nas przysiadła w takim razie. O. Okej, jest to dwóch chłopaków. Panowie. Umberto i Vincenzo. Vincenzo. Panowie, może pomożecie nam rozstrzygnąć nasz problem. Mianowicie. Chętnie. Pokazuję tamtą piątkę. Mhm. Ci ludzie podróżują z nami, znaczy z nami, ale nie dla nas, tylko dla naszego przyjaciela z Gordu. Mhm. Podążają jego drogą i zastanawiamy się, jak można ich nazwać. Mogłaby pani nakreślić, dlaczego nie podążają za tym panem? Czy jakaś idea temu przyświeca? Czy on jest jakąś wybitną jednostką? Co ich łączy? Sartonie, może ty trochę więcej opowiesz? Słyszeliście o zimowym proroctwie? Coś tam słyszeliśmy, tam takie bajdurzenie rynkowe. Dokładnie. Wyobraźcie sobie, że pośród tego bajdurzenia istnieje prawda. Mhm. Tak, kapłan. Prawda. Jednak nie jest prosta. No, teorie prawdy są różne, no, jakby wie pan. Ten człowiek jest drogą ku temu, by wszystko, co powinno być naprawione, takie było, a to, co powinno być zjednoczone, było na nowo zjednoczone. Że pan też reprezentuje piewców zjednoczenia dawnego Doru? Ciekawe, że o tym mówisz, bo można to odczytywać na wiele sposobów. No, co jakiś czas rozrzucają ulotki na naszej uczelni. I? I mój ojciec uważa, że trzeba się trzymać od tego z daleka. Nic dobrego z tego nie przyjdzie. Dokładnie. A dlaczego? Dlatego, że Czarny Sęp ma dużą armię. A to jest człowiek, za którym Czarny Sęp mógłby stanąć. Ja akurat patrzę w kielich wina i drapię się po pępku.
Oni trochę nie wiedzą, co powiedzieć, patrząc na Gudbranta. Zresztą niektórzy Dorejczycy, tak wzrokiem patrzę na Isdelfa, też w to wierzą. Można by powiedzieć, że Doria już dołączyła i wskazuje na Isdelfa. Co? To bardzo skomplikowana materia, ale tak, słyszałem, że... Przepraszam, do czego dołączyła ta Doria? A to nie słyszeliście? Do tego, co na razie nie ma nazwy. Jest ruch. Ale ten ruch, co to chce wywołać powstanie kolejne? Nie, powstanie to zła droga. To jak oni... To jest wszystko bardzo, bardzo tutaj pogmatwane, dlatego że, słuchajcie, tak Izel się nachyla. Słuchajcie, tym wszystkim, co mówią, jest trochę prawdy, ale nie do końca. W mieście działają wrogie siły, które chcą, żebyście właśnie uważali, że oni chcą robić kolejne powstanie i nie dołączali, żeście myśleli, że wszystko jest z góry stracone. Ale nie zawsze to tak wyglądało i nie zawsze tak jest. Tutaj za tym stoi trochę więcej pomyślunku. Tylko mówimy tu o czymś, co uczeni w piśmie nazywają wojną słów, kiedy to wymieniane są różne opinie i zdania. I wskazuje na Liwianę. I co? I myślicie, że ona tutaj siedzi przypadkiem? Liviano, że tak zapytam, to po jakiemu się nosisz? Ja? Po jakiemu się noszę? W sensie, moje pytanie ma na celu ustalenie, czy masz jakieś ragadyjskie akcenty w swoim ubiorze? Nie, myślę, że nie. Raczej tego unikam. Okej. Okay. Skoro jesteś szpieginią, to może tak. No, bardziej też z tego powodu, że gdzieś tam nie jestem aktualnie mile widziana w ragadzie i nie chciałabym, żeby ktoś się dowiedział, gdzie jestem z ragadyjskich osób, ale to, tak myślę, że gdzieś tam uniwersalnie trochę, taki bardziej to widzę jako trochę taki pomieszany styl, trochę cynazyjski, jak jestem gdzieś na jakichś dworach, ale w podróży to raczej wygodnie, tak? Jakiś... I co z tą wojną słów, paniczu? Paniczu? Tak, wojna słów. Chodzi o to, że by ugasić... W sensie, Kord, to wszystko... Nic nie wydaje się tak, jakie do końca jest. Otóż istnieją pewne przesłanki, by sądzić, że zmiana, która nadejdzie, będzie dużo większa niż armia Czarnego Sępa, niż jakakolwiek armia, dlatego że ta władza i ta zmiana wyjdzie od ludzi. A pragnę przypomnieć, że każdy, nawet żołnierz, posiada rodziny, posiada dzieci, posiada jakiś swój kawałek ziemi, będzie chciał o niego walczyć. Walczyć o pokój i o to, żeby móc żyć tak, jak chce żyć, bez jakiegoś jednego dyktatu. I o to w tym wszystkim chodzi. Ale złe siły wiedzą, że nie wolno stawać tutaj w szranki z taką siłą, bo przecież przegrają takie bitwy. Dlatego rozsiewają informacje, że tutaj jakieś głupie powstanie będzie, że znowu wyruszą chłopi na zbrojnych, wszyscy poumierają i wszystko wróci do normy potem. Wcale tak ale nie jest. To, czyli panicz, on tak się nachyla do ciebie. Czy pani czy uważa, że to ma sens tym razem? Że teraz mamy szansę. Dlatego, że mamy naukę z przeszłości. Ale co ważniejsze, jest to proroctwo. I coś w tym jest. Niektórzy to kupują. Są na tym świecie rzeczy, które nie śniły się żadnemu uczonemu. Umberto, chodź, musimy przegadać to. I oni się oddalają. I tam widzicie, jak przy stoliku po chwili taka gorąca dyskusja się rozpala. Mnie w zasadzie nachodzi jedna myśl. Tak obserwuję właśnie Isdelfa.
Są piękne, takie intelektualne jakieś zręby, no nie? Doryjskiej myśli politycznej. A czy on ma przy sobie, czy on ma przy sobie miecz? Czy on kiedykolwiek dał na przykład po sobie poznać, że ćwiczył się w szermierce? To w sumie też pytanie do Janka. Bardziej tak. Do Janka chyba. Tak, nawet jakby tak. Ogólnie to jakby on jakby jest intelektualnie tak, ale jakby może nie wygląda jak, wiesz, boski szermierz, jak osoba, która mogła być teraz odwrócić się i wiesz, dwie łby zrąbać, no ale jak przyjdzie co do czego, no to raczej jest z tych sprawniejszych. No ale co raczej ważniejsze, no jest to, że ma zawsze, no ma przy sobie w dużo lepszym stanie niż swój miecz ma pistolet, bo tutaj rozumiem, że proch tam dalej, jakby tutaj funkcjonujemy na pistoletach skałkowych i tak dalej. No to ma jakby, no ma pistolet skałkowy z amunicją i to jest naprawdę w dobrym stanie, lepszym dużo niż miecz i faktycznie. No i mówił przy wielu okazjach podczas podróży, że ukończył szkołę też oficerską i jest wyszkolonym, tak jak reszta Doryjczyków szlachty, jest de facto z rycerzem też w pewien sposób. Oczywiście, pewnie dałbyś mu radę w pojedynku, ale... Nie, to też nie o to chodzi. Tutaj... Oczywiście, że dałbym ci radę. Ale jakby właśnie nie mogłem sobie ustalić właśnie, czy Izdelf jest takim, wiesz, archetypem rozgadanego intelektualisty, który mówi o wychodzeniu jakby na barykady, no nie, ale który nigdy broni w ręku nie trzymał, czy jednak jakby gdzieś tam ta tradycja w nim tak wewnętrznie bije, nie? Bo to może nie być widoczne na pierwszy rzut oka, ale no, jest pewna jakościowa różnica, nie? No tak, nie, no to jest raczej taki bardziej, powiedziałbym, w sensie tak trochę odchodząc formularnie, tak bardziej archetyp oficera po prostu wykształconego, który już się miał okazję się sprawdzić, ale był szkolony przez wymóg rodzinny, okazał się być całkiem okej. Okej, dziękuję. Proszę bardzo. Tak, no to Izdelf tak odsuwa się tak. Dobrze robię, w sensie, bo to wam chodzi, nie? Żeby zagrzewać tych ludzi, prawda? To jest nasz plan. Tak, w sumie to... Ja nie wiem, czy mamy jeden plan. Pytanie właśnie strofowało lekko. Ale patrzę na Gudbranda. Jakby oczekując odpowiedzi od niego. Czego ode mnie chcesz? Na nieco ty chcesz? Świętego spokoju. Bo tak gadaliśmy o tej przyszłości i ja się strasznie zainspirowałem, że może warto o tą przyszłość powalczyć. I w sumie tak jakoś mnie natchnęło, żeby mówić, to tak zacząłem mówić, ale... Wiecie, jak coś jest nie tak, to mówcie, ja jestem otwarty na krytykę i tak dalej, więc jak coś trzeba, to ten. No, ale w ogóle to spróbujcie, bo wstygnie już trochę. Potrawka jest przednia ogólnie. Potrawka stygnie, Doria stygnie. O nie, 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 ona już jest zimna od lat. Aczkolwiek to bardzo mylne, bo w sensie jest zimne, ale w lato jest strasznie gorąco. Ja twierdzę, że to jest przez te podmuchy wiatru z nad południa, ale to jest jeszcze niesprawdzone. Ale teraz jest zima, to akurat nie będzie z tym problemu. To wiatr nie wieje, tak? Nie, no wieje, tylko zimny.
I to taki bardzo, bo to z gór schodzi, więc... Ale przynajmniej, posłuchajcie, w bagnach się nie zatopimy, bo wszystkie zamarzły. Poza tymi, które są ciepłe, bo są na źródłach. One nie zamarzły. I trzeba na nie uważać, bo są pośród tych zamarzniętych. To bardzo złe, bardzo słabe, bardzo, bardzo niebezpieczne tereny. W sumie to będziemy iść górami, to w ogóle będzie zabawnie, bo teraz jest taki sezon na lawiny trochę. O! Nie przemyślałem tego. Mnie. Ale w sensie, że będziesz walczył z lawinami? Nie, ale żyłem w górach. Wciąż żyję w górach, tylko teraz jestem na misji ekstraordynaryjnej. I życie w górach powoduje, że jesteś odporny na lawiny? W sensie, nie chcę cię krytykować, ale jakby patrząc na twoją aparycję, to wręcz mam wrażenie, że lawina dla ciebie jest trochę większym zagrożeniem. Tak, my w Gordzie mamy w ogóle taki zwyczaj, że jak ma zejść lawina, to na nią krzyczymy i ona jakby leci w drugą stronę, pod górę, ze strachu. Także nic się nie bój. Bardzo głupie. Lawiny schodzą właśnie jak się krzyczy w górach. No, a my na nie krzyczymy i one wtedy schodzą w drugą stronę. Czego nie rozumiesz? Wielu rzeczy. Myślę, że jak będziesz w ten sposób mówić, to więcej osób może uwierzyć w to, że masz jakieś moce od jedynego. Na razie to wy wymawiacie ludziom, że mam jakieś moce od jedynego. A to nie masz? No zobacz, już masz piątkę wyznawców. Nie prosiłem. Myślę, że to możemy... To wasze wężowe języki sprawiają, że mam jakichś wyznawców. Co nawet mówisz będzie? Jak prorok. Co z nimi będzie, jak się okaże, że nie jestem żadnym proroctwem? Przecież dobrze wiecie, że to w końcu wyjdzie na jaw. Co będzie z tymi ludźmi? Ale to chodzi o to, że... Wiem, o co chodzi. Chodzi o wasz interes. Nie, nie chodzi o nasz interes. Z prorokiem. To było zbyt oczywiste. Chodzi o to, żeby tutaj skontrolować tę sytuację i zrobić zmiany takie, które nie będą rewolucją, ale ewolucją. Żeby jak najmniej ludzi musiało ucierpieć przy tym wszystkim. Drogi Gudbrandzie, zanim wyruszyłem z Nordi, na mojej rodzinie ciążyła klątwa. Od momentu, gdy moje drogi skrzyżowały się z tobą, wiem, że klątwa już nie istnieje. Jest nadzieja. Dla Nordyjczyka to bardzo dużo. Jeżeli ktokolwiek to sprawił, to znaczy, że musi mieć to jakiś związek z tobą. Jeżeli ty twierdzisz, że nie jesteś osobą, za którą cię mamy, być może jesteś drogą do niej, co jest równie chwalebne. Jak chcecie. Ale jako prymitywny Gordyjczyk spoza oświeconego dominium, mówię wam, to jest głupie, głupie to, co robicie. I podłe. Dlaczego podłe? Chcemy, żeby ci ludzie przeżyli i żeby żyli, a nie ginęli w jakimś powstaniu, które nie ma sensu w tym momencie. Więc każecie iść jakimś biednym ludziom za człowiekiem, który jest tu tylko przejazdem. Mawiacie im, że ten człowiek jest jakimś symbolem, bożkiem, proroctwem. Dobrze wiem, po co to robicie. Dobrze wiem, po co ty to robisz, Liviano. Tak? Po co? Może krótko byłem w Kordzie, ale szybko poznałem się na tej truciźnie, którą sączysz. Realizujesz swój plan. Być może go nie znam. Nawet nie chcę go znać. Ale ciągle bawicie się w jakieś gierki. Piskujecie, zdradzacie się. Ty myślisz, że jesteś od nas wszystkich lepszy, prawda? Bo jesteś z Gordu, masz proste myślenie, proste cele w życiu. I może właśnie tego ci ludzie potrzebują. I może tak naprawdę mówimy im prawdę. Tak, a ty z czystego serca nagle postanowiłaś nakierować ludzi prostą drogę życiową.
To tak nie działa. Spełnienie skoro proroctwa moje... tak naprawdę jest w interesie każdego. Nawet jeżeli jeszcze o tym nie wie. W waszym interesie. Skoro mogę moje interesy wypełnić w taki sposób, żeby nikomu nie zaszkodzić, to chyba jest to lepsza droga niż inne. Ja wam w gruncie rzeczy współczuję, bo jak któregoś dnia, gdy uznam, że załatwię swoje sprawy i wrócę do domu, zostaniecie sami z bandą głodnych, sfrustrowanych i oszukanych ludzi. Oni was zjedzą. Wcale nie będzie mi was żal. Aczkolwiek, czy załatwienie twoich spraw nie jest trochę zależne od obecnego cesarza? Jakoś nie tak się z nim umawiałeś? Owszem, jest. I co z tego? Póki co jesteś tutaj z nami. Jestem, ale w końcu odejdę. A ci ludzie zostaną z wami. Do tego czasu. Odejdę z tobą. Wątpliwe. Czemu wątpliwe? Wierzą w ciebie. A wy, Gordyjczycy, raczej należycie do sortu ludzi, którzy nie pogardza, jeżeli może wziąć coś dla siebie z dominium. Jeżeli chcecie to interpretować jako doskonałą rekrutację do naszych spraw na południu, nie, to tak nie działa. Może to tak zadziałać, jeżeli wykażesz mieć tych ludzi na sumieniu. Będziecie mieć tych ludzi na sumieniu. Jeżeli poprowadzisz ich na śmierć, to chyba tak. Może poprowadzę ich przeciwko wam. Jak będą już wystarczająco głodni, powiem, spójrzcie na tych dobrze odżywionych, pachnących ludzi, którzy żerują na waszej naiwności. Ciekawe, kogo pierwszego zjedzą. Nie wiem, jak... Mówisz jak prorok. Nie wiem, jak bawicie się w gordzie, ale tutaj nie je się ludzi. Nawet w głodzie. My takich zrajdków jak wy to wpierdalamy na śniadanie. Pięknie musi być w tym waszym gordzie. Na swój sposób jest. I rozumiem, dlaczego możesz mieć takie trudności z przystosowaniem się do innych zwyczajów. Ale ja nie chcę się przystosowywać do waszych zwyczajów. One mi nie odpowiadają. Nawet nie, nie rozumiesz. Bo szczególnie tego chcę. Bo ich nie rozumiesz. Nie rozumiem. Masz do tego prawo. No, bardzo dobrze. Ale tak jak my nie krytykujemy twojego stylu życia, możesz to samo zrobić. Odwdzięczyć się nam tym samym. O, reguła wzajemności. Słyszałem o tym. Może masz mnie za durnia, ale szybko się uczę. Nie, ja ciebie nie mam za durnia. Aczkolwiek ty masz siebie za lepszego człowieka niż ja. Tak. Masz prawo do własnej oceny. Tak. Ale nic, co zrobiłam, nie skrzywdziło nikogo. Nie. Zobaczcie, co szczęśliwi, tak pokazuje na tą piątkę, która tam je tą jagnięcinę. Źle. Dzisiaj wieczorem są szczęśliwsi niż wczoraj. Często przepijają do waszego stolika. Co, uznajmy, że ty nie przekonasz mnie, ja nie przekonam ciebie. Wypełnijmy. Dotrzyjmy tam, gdzie mamy dotrzeć. A potem zobaczymy, co dalej. Do tego czasu możemy podróżować razem na nie wiem, jak to się mówi, topora wojennego wyciągniętego, czy co wy tam macie w tych górach.
Tak, przeważnie używamy toporów. Tak myślałam. Gordyjskie kobiety posługują się siekierkami. Ho, ho, ho. I tak wiesz, wznoszę tak kielich w twoją stronę na znak pokoju. Mówię. Niechętnie. Izdel, wpada na ciebie jakaś pijana dziewczyna, ale przeprasza i odchodzi. Sprawdzam, czy mam wszystko przy sobie. Tak, a na kolanach masz nawet taką zwiniętą karteczkę. Ukradkiem, żeby nikt inny nie spostrzegł, chcę przeczytać. A ja patrzę za tą dziewczyną. Ona dosyć ładna, młoda, dosiada się do stolika, do trzech innych osób. Możesz wrócić sobie na śledztwo. To jakby... Dobrze. Może powiem ci coś więcej. Skoro już mamy te kostki, to może warto nim porzucać czasami. Czasami. A na kartce w tym czasie, powiem, jest napisane, że spotkajmy się wieczorem przed stajnią. Tam jest określona dokładnie ilość dzwonów. Chyba przy 11, jak będzie dzwonił na 11 godzinę, no to wtedy macie się spotkać przed stajnią. Jeden sukces. No to co mogę ci powiedzieć, ale chciałem sprawdzić, to jest to, że ona na pewno jest mniej pijana niż udawała, wbijając się w Izdelfa. Dla ciebie to raczej nie było trudne, żeby to zauważyć, że to taka tania mistyfikacja. Być może, ponieważ masz sukces, to nawet dostrzegłaś, że ona coś zrobiła, jakiś taki ruch ręką nad Izdelfem. Dobra. To mi wystarczy na razie. A jaka jest pora dnia w ogóle? Bo myśmy tak niezbyt późno, nie? To w sumie dotarli. A ja myślę, że jest popołudnie. Znaczy, że tak jechaliście te kilka godzin, których nie chcieliście w nocy jechać. Tutaj też pewnie ucztujecie i kłócicie się już trochę. Odbywacie kształcące dyskusje. Więc ja myślę, że jest takie między południem a wieczorem. No ja, Izdal będzie siedział, jadł, pił i czekał na wieczór. Arton widzę też. Ja myślę, że ja się udam gdzieś tam do tych pokoi, które tutaj wynajęliśmy. Mhm. Na jakiś czas odpocząć, gdzieś tam się przebrać, też napisać listy. Mhm. Które chciałabym później w jakiś sposób spróbować wysłać pocztą jakąś nierejestrową, jeśli mi się uda. No i później jak będzie wieczór, pora kolacji, to myślę, że wrócę tam do panów. Dobra. Powiedz mi trochę więcej o tym, jak chcesz, znaczy, czym jest dla ciebie poczta nierejestrowa? Tak, bo to może mieć istotne znaczenie. Znaczy, wiesz co? Myślę, że ja mogłam mieć, zanim w ogóle wyruszyłam... Bo nie chodzi mi o to, że chcę rzucać ci kłody pod nogi, tylko bardziej chodzi mi o to, czy to znaczy, że ty, nie wiem, musisz wyjść z karczmy i gdzieś pójść. Tak. Ja myślę, że się muszę z kimś spotkać, no nie? Ja to sobie wyobrażam w ten sposób, że w paru takich większych miastach, czy lokacjach w ogóle, głównie w Kordzie, ale też gdzieś tam może w Dominium, ale w Kordzie to może być nawet takie faktycznie nie tylko gdzieś tam w stolicy, ale w paru większych miastach. Mam takie zaufane osoby, którym mogę na przykład przekazać list i one później to przekażą dalej w taki sposób, że to dotrze to w końcu do Agarii, no nie? Bo tam to się dobrze. To jak wychodzisz z karczmy, to ja bym poprosił cię o test czujności w takim razie. Okej. Okay. Czujność, dobra. Trzy sukcesy. W takim razie śledzi cię mężczyzna średniego wzrostu. Z dużym kapeluszem, z fantazyjnym piórkiem.
Raczej liczył na to, że go nie zauważysz, ale może przez to piórko czy ten kapelusz rzuca się w oczy. Wiesz co? Ma też nieco krótszą szpadę niż normalni ludzie. Kordejczyk czy Dorejczyk? Ragadańczyk. Shit. Rozumiem, że listu jeszcze nie przekazam. Nie, bo dosyć szybko się zorientowałeś, że on za tobą idzie, więc jakby... To chciałabym spróbować mu zniknąć. Okej. Okay. To chyba będzie na podstępność w takim razie, tak myślę? Właśnie. Tak, a ja rzucę sobie na śledztwo w takim razie. Dwa sukcesy. Dobra, poczekaj. Śledztwo mamy z logiki. Dobra, już sobie rzucam. No, zniknęłaś mu bez problemu. Super. Więc chciałbym... Ale czuję, tylko powiem, że czujesz tak pod skórą, że to nie jest koniec. Znaczy... Uh-huh. Znaczy, chciałabym dostarczyć ten list, jeśli wiem, że jestem, znaczy, że on już mnie nie śledzi, że udało mi się go zgubić, to dostarczę ten list. Mhm. Gdzieś tam tylko jeszcze właśnie może dopisuję ostatnie zdanie o piórku i wrócę do gospody. Mhm. No ale na pewno będę już gdzieś tam czujna, uważna, no nie bardziej w przyszłości. Dobrze. Czy kawalerowie coś jeszcze wam przyszło do głowy, co chcecie zrobić? Bo chyba Gudbrand jeszcze nic nie mówiłeś, bo tam Sarton i Izdelf piją, jedzą. Ja myślę, że po tej trudnej, poniekąd emocjonalnej rozmowie Gudbrand też się oddaje raczej prostym rozrywkom. Mhm. Dobra. Liviano, coś jeszcze? Czy możemy przejść do Izdelfa i 11 godziny? Nie, myślę, że nic. Ja tam będę z nimi siedzieć już tak bardziej gdzieś tak na luzie, że tak powiem. Jakąś taką rozmowę prowadzić. Mhm. Dobrze, Izdelfie. Wychodzisz z tej karczmy pod tą... Dobra, to ja też bym chciał, żebyś zrobił test czujności. Okej. Okay. Przed stajnią stoi ta sama dziewczyna. Znaczy, dobra, inaczej. Po sylwetce mógłbyś wnioskować, że jest ta sama, po oczach być może. Czy ja mogę coś zadeklarować? Bo w sumie jak Izdelf, to nie powiedziałeś, że gdzieś wychodzisz, prawda? Tylko po prostu zniknęłeś w pewnym momencie. Czy powiedziałeś, że idziesz do łóżka? To brzmi podejrzanie, jakbyś szedł do burdelu. Poszedł się spotkać z kobietą, no. Dobra, nie będę cię śledzić. Założę, że masz jakąś wybrankę serca w mieście, wiesz. Odpowiedź na tyle dobra, że właśnie... Tak. Dobra, więc czeka na ciebie kobieta. Ma bardzo głęboko kaptur nasunięty. Taką szatę. Znaczy w zasadzie sam kaptur, bo jakby ubranie ma dopasowane... inne niż wcześniej, ale no są pewne przesłanki, które mogłyby wskazywać, że to jest ta sama osoba. Ty uwolniłeś naszych braci? Tak, tak, też. Nie byłem tam sam, ale... No ale tak. Czy ty jesteś siostrą... Imienia zapomniałem zapisać.
Ale kazali mi się tu spotkać z kimś. Elena. Tak. Pani Elena. Jestem siostrą Eleną. Dokładnie. Tak, to z tobą kazali mi się spotkać. Raczej sugerowali. No, w sumie tak. Powiedzieli, że powinienem. Jeżeli mamy działać. Podobno dzisiaj agitowałeś za naszą sprawą. Chyba to zrobiłem. Nie planowałem, ale jakoś tak wyszło. Nie umiałem odmówić. Ale trafiłem na podatny grunt. Żurzakowie są bardzo zainteresowani. Ale czy ty jesteś już gotów? Myślę, że bardziej nie będę gotów, ale do czego? Żeby nas poprowadzić. Ja? Poprowadzić was? Czemu ja? A czy to nie ty stałeś na czele spisków Hodr? Izdelf tak wypuszcza powietrze powoli, ciężko. Skąd wiesz? Nasz sojusznik o tym powiedział. Kto? Jaki sojusznik? Chciałbym, żebyście się z nim spotkali jutro. Dobrze, tak, potrzebujemy. Zmierzamy właśnie do Hodr. Nie, nie, sojusznik jest tutaj. Ale to dobrze się składa. Tak, przy okazji, tak, dobrze, spotkamy się z nim. A kim on jest? Co? Jak duży jest całe powstanie? Czy Doria ma szansę? I ostatni Doryjczyk żyje, Doria ma szansę. Coś w tym jest. Ale mamy poparcie. Ale czemu bierze w tą sprawę? Ale to sojusznik może mówi, że możemy liczyć na wsparcie państw środka. Gdybyśmy wszyscy skoordynowali nasze działanie, moglibyśmy... Doria mogłaby być wolna, a ja mógłbym nawet odzyskać ziemię. Nie, wybacz moją śmiałość, ale jeżeli udałoby ci się dawny Dor odzyskać dla Dorii, to być może król by cię usynowił. Przecież ciągle nie ma jeszcze dziedzica. O, to bardzo daleko idąca idea. Ale może wszystko po kolei. Spotkamy się z tym sojusznikiem. Gdzie? Jakie są szczegóły? O, jutro tutaj o tej samej porze. Tylko zabierz tych przyjaciół, których jesteś pewien. Dobrze. I ona jakby wchodzi do tej stajni bez słowa i no i tam próbuje zniknąć, no. No i wracam do środka. Trochę trawię to, co usłyszałem, trochę trawię jedzenie, trochę alkohol. I nie mówię o tym reszcie, towarzysz. Mielę to w głowie jeszcze. Panie Sartonie, a dzisiaj gdzie mamy spać? No, a zabraliście datki? No nie, bo jedliśmy cały wieczór, panie Sartonie. I piliśmy. Bo pan dziedzic nam postawił jagnięcinę i wino. Bardzo dziękujemy, panie dziedzicu. No właśnie, panie Sartonie. Każda próba, każdy gest nie jest nigdy tym, za czym może się wydawać. Czas, który poświęcilibyście na zebranie funduszy, na odpoczynek, poświęciliście na jedzenie. No ale panie
Dziedzic, to pan nam tutaj to jedzenie, to co mieliśmy wzgardzić? Randzie, co czujesz, oni mają uczynić? Nie wiem, może mają sięgnąć do twojej sakiewki i opłacić sobie nocleg. Widzicie? Wyciągam sakiewkę. Wyciągam 2 monety. Są słowa, których podważać nie można. Bardzo, bardzo dziękujemy, panie dziedzicu i panu, panie Sartonie. Rano, skoro świt, pójdziemy zbierać datki na rynek. Odpracujemy tą jagnięcinę. Widzicie, gdyby to od mojej woli zależało i tylko od moich decyzji, ja nie umiem wykrzesać tyle dobroci w swoim sercu. Choćbym chciał. Nordia jest krajem ciemnym, zimnym i smutnym. I takim też czynię życie swoje, ale też innych. Nieświadomie. Dlatego podążam za tym mężczyzną. Żebym cię zabrał na mur? Dokładnie mówisz. Jeżeli trzeba będzie iść na mur, to znaczy, że tam prowadzi nasza droga. Pan jest naszym drogowskazem, panie Gudbrand. I idę do karczmarza. Oczywiście wykrzykuję, że ten, który wskazuje drogę, ten, który niesie prawdę, mówi, że ludzie nie mogą spać tam, gdzie ludzie spać nie powinni, że każdy ma swoją godność i powinien spać w pokoju. A jeżeli pokoju zabraknie, to znaczy, że coś jest nie tak. Pokoju zabraknie, to znaczy, że jest wojna. Dobrze. Sartonie, jak ty wrócisz do naszego stolika, się tak chciałam na ciebie spojrzeć. Wszystko mówisz z takim przekonaniem, jakbyś naprawdę sam w to wszystko wierzył. Podziwiam. Powiem tak, nie byłem pewien do momentu, gdy otrzymałem list z domu, że klątwa nasza się skończyła. Osobą, która ten list mi wręczyła, był nie kto inny jak wskazanie na Gudbranda. Zatem czy posłańca dobrej nowiny nie można winić za ową nowinę? Tak, tylko wznoszę kielich do ciebie. Nic nie mówię. Jest Delfia, ty taki podejrzanie cichy. Zwykle w takich nocnych schadzkach inaczej się panowie zachowują. Być może. Coś podejrzewasz? W sensie masz jakąś teorię, czemu jestem taki cichy? Ja nie usłyszę. Nie, nie miałam, ale... No, ale masz, widzisz. Chciałbyś się czymś podzielić? A takie tam chodzenie po nocy po mieście. Różni ludzie się kręcą. Mhm. Pijani, trzeźwi. Tak się nalewam wina, no nie? Tak patrzę, jakby kontynuuj. Co my właściwie tu robimy? No, mamy postój w naszej drodze. Pamiętasz? No tak, tak, tak. Ale jakby jaki jest nasz cel? W sensie wiem, że tam przepowiednie te sprawy, ale co dalej? Mamy zdobyć małe proroctwo. No tak, no to nie jest jakoś specjalnie. Znaczy to spalimy ten most, kiedy do niego dojdziemy. Mhm. Choć mam nadzieję, że nie będziemy nic spalić. To jest w jednym z większych archiwów tutaj, więc spalenie go byłoby nieocenioną stratą,
która cofnęłaby nas o setki lat, jeśli chodzi o naukę. Nie róbmy tego ogólnie. Ale, no tak, ale co dalej? Co z tym, co potem? W sensie, wiesz, bo to zimowe proroctwo to tak na dobrą sprawę, w sensie nikt nie wie, jak ono brzmi chyba, tak naprawdę. Jak dokładnie brzmi, więc jakby możemy machnąć jakieś. Czemu w sumie nikt nie machnął jakiegoś i powiedział, że to kopia? Dlatego podążamy tam, gdzie podążamy, żeby zabezpieczyć oryginał. A to ma sens. Ale co dalej? Co z tym? Co zrobimy z tym przepowiednią? W sensie użyjemy tego proroctwa, żeby co zrobić dokładnie? Bo ja chyba jestem w tej grupie, która ma użyć tego proroctwa, prawda? Jeżeli ja tam też siedzę i słyszę tę rozmowę, to też pytam. No właśnie. No tak, no chyba masz siedzieć. Chyba tam siedzicie wszyscy, jeżeli dobrze rozumiem. Sprawa wygląda tak, że ten, kto ma klucz do drzwi, decyduje, czy je otworzy i jak je otworzy. Ale co jest za tymi drzwiami, do jasnej cholery? Myślę, że to się okaże, jak przeczytamy proroctwo. A co ważniejsze, jeżeli je przeczytamy, to my będziemy decydowali, które te drzwi są prawdziwe. To nie możemy pójść po ślusarza najpierw? W sensie, jakby nie ma jakiejś innej metody, bo jakby to jest i bardzo dużo roboty. Na to jest nasz ślusarz. Jeżeli nam się nie uda, to mamy jego. My zwykliśmy wyłamywać drzwi. Ach tak, to ten biedniejszy ślusarz. Wyłamane drzwi są tylko stertą desek. Otworzone drzwi dalej nimi są. Mam wrażenie, że chyba nie wiesz, dokąd idziesz z tymi metaforami. Nie, dlaczego? Po prostu, idąc dalej metaforą, jeśli my nie będziemy mieli klucza, każdy będzie mógł nam mówić, że jego jest prawdziwy. No ale jeżeli my będziemy mieli klucz, to każdy cały czas będzie mógł powiedzieć, że jego jest prawdziwy. Ale będziesz wiedział, że kłamie. I będziemy wiedzieć, że tą wersję, którą przedstawimy ludziom, nie jest prawdziwa. Czyli generalnie potwierdzasz właśnie, że macie wyjątkowo brudny plan związany ze mną i posługujecie się mną jak instrumentem. Czekaj, jeżeli nadążam za metaforą, to ty jesteś wytrychem w tym momencie. Właśnie. To kim jestem ja? Klamką? Zamkiem. Drzwiami. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, co faktycznie w tym proroctwie będzie i na ile będzie to prawdziwe. Znaczy tak podobno jest. Czy to jest prawdziwe, czy nie? Przepraszam, nie ustaliliśmy tego, że ten prorok, w sensie ten taki, ten prawdziwy, mówię tak bardzo ściszonym głosem, nie jest gdzieś na południu już coś takiego? Proroctwa nigdy nie są dosłowne. No jakby były, to mam wrażenie, że żyłoby nam się lepiej. Albo gorzej. Dlatego my pokazujemy faktograficznie. Jeżeli chodzi o fakty, to tylko żeby przypomnieć Jankowi, rzeczywiście była taka informacja, że gdzieś na południu w Santi jest ktoś taki. O, no to właśnie. W Santi jest przecież ktoś, kto ma roszczenia ku temu, żeby był prorokiem, więc zdobycie proroctwa nic nam nie da, jeżeli jest ktoś... A skąd wiesz, że jego roszczenia są lepsze od naszych roszczeń? Nie wiem, bo może ma moc od jedynego, leczy chorych, jakby tu znajduje rodzice środkom, coś takiego. Tu nie chodzi o prawdę. Jeżeli jego czyny są dobre, prowadzą ku złemu, nie ma to żadnego znaczenia.
Ale jeżeli nie mówimy prawdy, to jak to może prowadzić ku czemuś innemu niż zło? Widzisz, prawda to narzędzie w rękach możnych. Wyobraź sobie, że masz dwa zamki. Ktoś ci odbiera dwa zamki. No, powiedzmy, że nawet nie muszę sobie tego wyobrażać. I później przychodzi ktoś inny i daje ci jeden zamek. Dobrze, jesteśmy na tym etapie, tak? Cały czas nie muszę sobie tego wyobrażać. I kogo uważasz za zbawcę? Tego, co ci odebrał? Czy tego, co ci dał? Tego, co mi dał? Tego... Czasami to dokładnie ta sama osoba. Co? Ja chyba już nic nie rozumiem. Zbierasz daninę na swojej ziemi, prawda? No, tak było. Z tej daniny mógłbyś wybudować most. No, mógłbym. Czy to znaczy, że ludzie sami sobie wybudowali most? W praktyce tak. Ty jednak powiesz, że to ty go wybudowałeś. Jednak byś go nie wybudował, gdyby nie danina od tych ludzi. To zaczyna powoli brzmieć, jakbyś krytykował wszystkie formy królestwa, jakie dotąd mieliśmy. Nie, ja je pochwalam. Uważam jednak, że powinny dążyć ku dobremu. I powinien za tym wszystkim stać człowiek tak bezinteresowny i tak prostolinijny. Właśnie jak Gudbrand. Może powinienem stać się taki jak wy. Może byście się w końcu ode mnie odczepili. A potrafiłeś? Powiedzmy, że mogę spróbować się tego nauczyć. Tu obserwuję żmiję nie od dzisiaj. Ale to, trochę że czasu w podróży mamy. To, że obserwujesz żmiję, nie oznacza, że nauczysz się produkować jad. A ty nie bądź taki mądry, gówniarzu. Więc może od jutra zaczniesz naukę, bo dzisiaj to ci faktycznie już chyba nie wychodzi. Mam wrażenie, że jeżeli jeszcze raz użyjemy jakiejś metafory, to totalnie zgubimy to, o co chodzi. Czasem, by coś odnaleźć, trzeba pierw to zgubić. A czemu Izdelfie teraz zacząłeś o to pytać? W sumie już tyle czasu podróżujemy. Nie, ja regularnie co tydzień o to pytam. Jakby, a teraz zapytałem dlatego, że w sumie jesteśmy w nowym mieście, poznaliśmy nowych ludzi, usłyszeliśmy nowe rzeczy, reklamujemy tą ideę. Chciałbym wiedzieć, co tak na dobrą sprawę promujemy. Co chcemy odzyskać. Ludzi da się inspirować, by podążali za nami, albo szli w zupełnie innym kierunku. Jeden z niewielu talentów, jaki posiadam, to rozmowa. Więc po prostu zastanawiam się, co właściwie mam z tym talentem czynić w tych warunkach, by nie szkodzić mym towarzyszom drogi. Myślę, że powinniśmy się skupić na dotarciu do celu, zobaczeniu proroctwa, a w międzyczasie ustanawiać plan awaryjny. Tak patrzę na Gudbranda. Tak już odchodząc od wszystkich metafor, mówiąc prostym językiem. A co? Masz mnie za wadliwy wytrych? Nie, myślę, że jesteś bardzo wartościowym wytrychem. No. Na pewno się przydasz.
No, nawet nie podejrzewam, że myślisz o mnie inaczej niż o instrumencie. A jak powinnam o tobie myśleć? Myśl, co chcesz. No, przecież myślę. Ale możesz mnie w jakiś sposób przekonać do swojego, do innego zdania na twój temat. Ale po co? Staniesz się nagle idealistyczną panną, która przestanie spiskować na każdym kroku i realizować jakiś tam własny interes? Nie. Przekonałam się, że ideały nie prowadzą nigdy do niczego dobrego. Podążanie za nimi tylko sprawia ból. Natomiast cyniczne zagrywki, operowanie losem biednych i niedouczonych w kolei prowadzi do samych dobrych rzeczy. Bo robimy taką krzywdę, sprawiając, że codziennie mają gdzie spać i co jeść. Miej na pewno lepiej. Żarliby jakieś chrząstki. Nie żarli chrząstek więc. Dlaczego nie żarli chrząstek? Bo zwróciłem na to uwagę. Nie ty. Nie zrobiłaś tego, bo poczułaś, że tak należy. Zwróciłeś uwagę i nic z tym nie zrobiłeś. W swojej głowie pomyślałeś, że to niewłaściwe. I to koniec twojego działania. Nawet działaniem tego nie można nazwać. Masz rację. Więc nie jesteś wcale lepszy ode mnie, skoro moje działanie uważasz za niewłaściwe, dlatego że były niewłaściwe pobudki. Nie ja. Masz rację. Z tych niewłaściwych pobudek nie jedli dzisiaj chrząstek. Z twoich właściwych jedliby je. Masz rację. Przestań przyznawać mi rację, bo to wcale nie jest śmieszne. Ani przyjemne. Tak. Gudbrand ma słowo sesji. Nie. Masz rację. Mnie nalewam wina, tak no, trochę rozlewając złości i siadam tak bokiem do ciebie, sygnalizując, że już nie chcę usłyszeć, masz rację. Dobrze. Dobrze. Czy coś jeszcze przed tym chcecie omówić? Bo metafora drzwi... Szapoba. Ciągle nie wiem tylko, kto jest zawiasem. Jedyny. On nosi drzwi do naszych serc i tak dalej. Ja nie mam żadnych planów. Ja też nie. Ja też nie. Ja również nie. Dobra. Dobrze, to przychodzi świt w takim razie. Przychodzi świt? Nie wiem, tylko to właśnie dobre pytanie, bo o tym jeszcze nie rozmawialiście. O której jakby, czy wy wstajecie skoro świt, czy śpicie do późna? Pewnie też zależy, który z was i też jakie macie plany na kolejny dzień. Izdelf chce skorzystać z tego, że jest w mieście, wstać wcześniej. Skorzystać z dobrodziejstw miasta, czyli się umyć, wyczyścić. I on by chciał przejść, jakby nie musimy tam odejść, ale chciałby się przejść na uniwersytecie tutaj, jakby by zbadać jakby nastroje społeczne. Może coś usłyszeć ciekawego, bo to najbliżej jest, że tak powiem, ze środowiska, w jakim się może obrócić. Ej, czy chcesz pójść na uniwersytet tutejszy? Owszem. Okej.
A reszta? Bo najpierw ustalił chyba wasze deklaracje, a potem, bo może, nie wiem, będą się jakoś łączyć. Proszę. Dobra. Ja myślę, że Liviana będzie spała trochę dłużej niż zwykle, korzystając z tego, że jakby nie spieszymy się, tak? Dzisiaj nie wyruszamy dalej. Przynajmniej tak jakoś takie, nie, taka, jak to się jest, milcząca zgoda co do tego, że stoimy w mieście, chyba zapadła. I no więc... Chyba tak. Jakoś wyszło, więc nie będę się budzić skoro świt, ale później też chciałabym skorzystać z dobrodziejstw miasta, jak to Isdelf określił, czyli może jakaś łaźnia, jakieś tam uzupełnienie zapasów takich osobistych, czy może jakieś kosmetyki, może gdzieś tam nawet, wiesz, jakieś krawcowe odwiedzy, bo pewnie gdzieś tam się coś mogło po drodze rozwalić, takie rzeczy. I przy okazji, załatwiając te rzeczy, też chciałabym tak, no, będąc sobą, czyli pewnie gdzieś tam posłuchać ludzi, co mówią. Może spotkam kogoś z tych kaznodziejów, którzy gdzieś tam w różnych miastach coś głoszą. Podejrzewam, że raczej nie, ale, ale może tak. Okej. Okay. Dobra, mogę? Tak, tak. Ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć może, bo ja, broń Boże, nie chcę was do tego namawiać, czy ten, tylko pamiętajcie, że macie też zaproszenie od tego Czarnego Sępa, bo to mogło gdzieś umknąć, nie wiem, czy pamiętacie, czy nie. Też jakby nie musicie absolutnie z niego korzystać. A i jeszcze jedno, przepraszam, oczywiście jestem bardzo czujna i sprawdzam co jakiś czas, czy ktoś mnie nie śledzi, zwłaszcza ktoś, kto wygląda jakby pochodził z Ragady, bo nie chcę usłyszeć pozdrowień z domu. Wiesz co, to zobaczymy, co jeszcze reszta planuje i wtedy powiem, kto jest śledzony. No. Gudbrand, myślę, zgodnie ze swoim takim wieloletnim rytmem, mimo wszystko wstaje skoro świt. Mhm. Być może jeszcze nęka karczmarza, który gdzieś tam dopiero się dobudza. Być może ta bliskość Gór Błękitnych powoduje, że Gudbrand budzi się w całkiem niezłym nastroju, takim wyjątkowo niespotykanym. I Gudbrand nie będzie robił nic szczególnego, poza tym, że weźmie kubek kawy, pójdzie do miasta, w sensie znajdzie placek, z którego będzie widok na Góry Błękitne i będzie siedział, bawiąc się nałożonymi na ręce bransoletami synów. Nie oddając się wspomnieniu. Okej. Okay. Czy ty zabrałeś prochy tego jednego syna ze sobą? Wydaje mi się, że tak. Okej. Okay. Dobra. Że wziąłem i umowa była taka, że po powrocie dostanę drugą urnę. Tak, no to pamiętam. Dobra. I... Sarton? Sarton chciałby się udać do Sępa z taką propozycją, że opowiadam mu historię, że do naszego Doryjczyka przybywa całkiem sporo osób z propozycją buntu, że widzą go jako przywódcę, że w sumie to on siebie nie widzi, no, sam go znasz, tam wiesz, to troszeczkę staram się pokazać jako gorszą stronę, no ale mówię, że jest młody, widzi dobro w ludziach i chcielibyśmy utworzyć kompanię, hufiec taki ochotniczy, tych osób, które są tak naprawdę dla ciebie problemem jako tutaj osoby zarządzającej tą prowincją. I wyprowadzić ich z terenu Kordu, daleko, na południe. Zanim przejdziemy do tych rozstrzygnięć, to... Przepraszam, ale Janek psika wodą na kota i to mnie strasznie wybiło z myśli. Muszę go jakoś oduczyć wchodzenia na biur.
Ja myślę, że wszyscy poza Gudbrandtem rzućcie sobie na czujność. No, Gudbrand wydaje się być mało ciekawy. Trzy sukcesy. O, dobra, ja mam tylko jeden. Dobra, ale wszyscy macie świadomość, że ktoś podąża waszym tropem. A Liviana, masz nawet poczucie, że to jest ta sama osoba, co dzień wcześniej. W zasadzie wyglądało to mniej więcej tak, że jak po kolei wychodziliście z cesarskiej chwały, to od ściany się ktoś odklejał i ruszał waszym tropem. I mnie śledzi ta sama osoba, która śledziła mnie wczoraj. Tak, 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 tak. To ja bym chciała... Ty miałeś trzy sukcesy, nie? Tak. To potencjalnie możemy założyć wręcz, że widziałaś też, że postaci, które śledzą twoich towarzyszy, chociaż nie, bo ty wychodziłaś po Izdelfie. To nie, to nie, to nie róbmy tak. Bo Izdelf wychodziłeś wcześniej. I tak, no właśnie, i Gudbrand też, więc nie. Dobra, ale czy tutaj też jest tak, jak w innych systemach Ize, że gdzieś te dodatkowe sukcesy mogę na coś tam sobie przeznaczyć? Czy to nie jest w tej mechanice? Tak, tak. Ale ty też, bo widzisz, trochę zapomnieliśmy, bo miałaś stan wyczerpany, więc to powinieneś jedną kość, tak. Nie? Więc no, to o tym trzeba pamiętać. Fakt. Chociaż pewnie później... A kiedy wyczerpany wschodzi właśnie, bo w sumie spędziłam... Jak spała do południa, poszła do łaźni, no to daj spokój, panie. Jaka wyczerpana. Nie, no tak, ale... w kontekście wcześniej... Nie, no jasne, jasne. Faktycznie jasne. O tym zapomnieliśmy. Ja też myślę, że jak będziemy się przeprawiać przez góry, o ile będziemy, to też może jakieś mechaniczne review sobie zrobię. To jeśli mogłabym wykorzystać gdzieś ten dodatkowe sukcesy, żeby zbudować jakąś przewagę, bo chciałabym zrobić zasadzkę na tę osobę i ją tak, wiesz, złapać, może to jest dobre słowo, złapać w ten sposób, żeby mi odpowiedziała na parę pytań. No, okej, okay. Masz dwa sukcesy, jak najbardziej się to udaje. Powiedz mi tylko, jak zaskakujesz tę osobę. Wiesz co, myślę, że to mogłoby być gdzieś po drodze, bo ona raczej za mną nie wchodzi gdzieś, nie wiem, chyba, że wejdzie do łaźni, ale raczej wątpię. Czy tak samo do Krawcowej, to raczej gdzieś może wychodząc od Krawcowej, gdzieś do jakiegoś, gdzieś w uliczkę boczną bym skręciła, nie wiem, udała, że coś mi wypada. Zniknęła jej z oczu i chciałabym się gdzieś tam, wiesz, pojawić za nią po prostu ze sztyletem w ręce, no nie? Żeby ją... Albo nawet nie ze sztyletem, może z jakimś takim ogłuszającym, znaczy otępiającym gazem na chusteczce, bardziej jako jakiś taki chloroform, może coś w tym stylu. Dobra, to ja jeszcze pozwolę, że rzucę na czujność tej osoby. Nie sądzę, żeby odniosła sukces, ale zawsze możemy sprawdzić. Tak, zaskoczyłaś tego mężczyznę. No, gdyby nie to, że to środek dnia, to powiedziałbym, że ze spuszczonymi spodniami po prostu. No. To chciałabym właśnie w taki sposób, żeby gdzieś tam faktycznie go otępić. I wtedy jak, bo tak podejrzewam, że przez chwilę może stracić przytomność, no nie wiedzieć, co się dzieje, tak go związać i poczekać, aż otrzeźwieje, siedząc w tym zaułku, tak żeby jeśli ktoś gdzieś z boku spojrzy, no to niech to wygląda jak jakoś taka schadzka bardziej, no nie? Mhm. Nie znam go. Dobra. Oczywiście. Nie znasz. Jak jeszcze będzie otępiało, to chciałabym go też przeszukać. I wszystkie gdzieś tam jakieś niebezpieczne rzeczy albo ciekawe przełożyć do moich zakupów. Bo przecież mam zakupy od Krawcowej. Dobrze.
On ma ten szpadę do pojedynków, taką krótszą, do walki w mieście. Ma jeden złoty pierścień. Nie wiem, czy to też cię interesuje. Ale z jakimś herbem, czy tak po prostu? Raczej taki jego pierścień. Znaczy on jest jakimś drobnym szlachcicem. Wezmę tak go, można mieszkać. Może go później mu oddam, ale na razie. I ma list. Listy. List, w którym jest to list polecający, w którym stoi, że mężczyzna okazujący ten list działa na polecenie kardynała Lestera. No to list zabieram. I nie ma absolutnie wzmianki, czego dotyczy to zadanie, tylko że jakby jest jego zwierzchnikiem jest głowa kościoła w Grande. Pamiętam pana kardynała. Dobra, no to chciałabym z nim chwilę porozmawiać. Dobra. Czy zanim przejdziemy do rozmowy, to przeskoczymy na chwilę. Może do Isdelfa najpierw. Okay. Ten uniwersytet, na który docierasz, on jakby ciągle jest jeszcze doryjski, w sensie, wiesz, chodzi mi o to, że jakby budynki są takie... Wiem, że to źle zabrzmi, ale są bardziej zamkowe, są pełne witraży, bardziej właśnie przypominają Dorię ciągle. Też no jest taka akademicka atmosfera, dużo żaków gdzieś biega. Chciałem też dopytać, czy ty naprawdę znasz Fleur Gravenberg? Ty tylko udawałeś przed nimi. Może nie to, że znam, ale jakby wiesz, ty kojarzę, nie? Jakby wiem, że okay. Ktoś tak istnieje, ale nic poza tym. No dobrze, to tam też jest taka osoba, gdzieś przemyka, nie wiem. No generalnie dzieje się na tej uczelni. No to chciałbym wykorzystać fakt, że tu jestem poprzebywać jakby tutaj, wiem, że mnie ktoś śledzi i dlatego, znaczy, no tak, no bo wiem w sumie, że mnie ktoś czuje się obserwowany, wiem i tak dalej, z tego poprzedniego rzutu tak wyszło, więc chciałbym trochę poczuć, jakie właśnie są zachowania tutaj na uniwersytecie innych żaków, innych studentów, ale też z drugiej strony zrobić coś tak bardzo nudnego, że osoba śledząca mnie będzie miała chociaż bardzo trudny czas, żeby to robić, czyli a to udać się na jakiś wykład, a to pójść na jakieś spotkanie, jakiegoś koła dyskusyjnego o jakimś temacie totalnie stricte akademickim, czyli o wyższości używania żółtego szkła w witrażach, czy coś takiego i po prostu pouczestniczyć i przy okazji właśnie poobserwować po prostu to, jak się młodzież studencka zachowuje, no bo to są ludzie, którzy są z różnych rejonów Kordu i Dorii, w sumie pewnie, żeby wiedzieć jakby jakie są nastroje dotyczące różnych rzeczy. Dobrze, a czy możemy to załatwić rzutem na śledztwo? Tak. Dobra. Cztery, dobra. Znaczy, bo ja oczywiście chętnie odegram spotkanie koła naukowego w sprawie żółtych witraży, ale ja nie wiem, czy pozostali no i... też dzierżą. Jasne, jest sukces jeden. No, generalnie czujesz takie... Ja wiem, że się powtórzę, no, ale to jest dobre słowo na dzisiejszą sesję. W sensie czujesz takie napięcie. Widzisz, że bardzo duże grono studentów to są osoby... wahające się, znaczy one nie zdeklarowały się jeszcze po żadnej ze stron, ale pewnie gdzieś tam na uczelni wpada ci w ręce ta agitka taka leżąca, że walcz o swój dom, Doria dla Doryjczyków, no to takie wiesz, proste hasła. Wolna Doria. Wolna Doria właśnie. Od Doryjczyków, ktoś to pisał. No więc jest trochę ulotek, jest taka grupa
tych żaków wyróżniająca się takim ubiorem, że wiesz, tam quasi wojskowym, że ma jakieś takie bardziej buty do jazdy konnej, pasy szerokie skórzane. No tak, pewnie cię to trochę bawi, nie? W sensie, jakby brałeś udział w spisku i wiesz, że chodzenie ubranym jak spiskowiec to nie jest najlepsza droga do tego, żeby podtrzymywać spisek. No jest też jakaś grupa osób niezaangażowanych i przeciwników tego pomysłu. No, ale największe grono to są osoby wahające się co do dalszego losu. No to będę zbierał jakieś tam ulotki właśnie, żeby były, żeby tutaj pozbierać jakieś takie ten i po zakończonym takim pół dniu, no to się wrócę do karczmy na strawę. Być może udam się, bo to w sumie tam już byli ludzie właśnie z rzakami, no to się udam wraz z nimi, dyskutując na jakieś tam tematy wszelakie, delikatnie podpytując, co tam panie w polityce. Dobrze. Przejdźmy do Gudbranta. Gudbrant, jak siedzisz i patrzysz na te góry błękitne, przysiada się w pewnym momencie do ciebie starsza kobieta. Też wzięła kubek, chyba z herbatą. Stracił pan kogoś? Tak. Kobietę? Wskazuje na bransolety. Nie. Synów. Mój syn zginął w poprzednim powstaniu. Tuż pod koniec. Trochę parszywy świat. Czy żyjemy w parszywym świecie, w którym rodzice muszą chować własne dzieci, prawda? Powinno być chyba odwrotnie. Zdecydowanie oddałabym życie, żeby mógł tu dalej być. Był uzdolnionym muzykiem. Ale nasłuchał się tych głupot o tym, że trzeba walczyć o ideały, o swój kraj. Chociaż ja nie wiem, może to nie były głupoty. Co mogę powiedzieć? My, tam skąd pochodzę, my nie mamy takich dylematów i czasem zastanawiam się, czy to przypadkiem nie jest przywilej. U nas po prostu trzeba walczyć. A skąd pan pochodzi? Jeżeli to nie tajemnica oczywiście. Pochodzę z południa, z Gordu. Chyba nie słyszałem. Proszę się tym nie martwić. Jestem barbarzyńcą spoza dominium. I przyjechałem tutaj tylko po to, żeby zabrać prochy moich synów. Może jest pan barbarzyńcą, ale problemy mamy te same. To prawda. Co się stało z pana synami? Polegli w równie bezsensownej walce. A pan mówi, że walczycie każdego dnia. Czy to jest sensowna walka? Czy w ogóle jest jakaś sensowna walka? Nie wiem, co mam pani odpowiedzieć. My po prostu nie mamy wyboru. Siedzimy na południu, patrzymy w czarny ocean i odpieramy to, co z niego wychodzi i próbuje wpełznąć do waszego dominium. Przepraszam. Giniemy na tym murze, giniemy w górach.
odpieramy to zagrożenie. Dla nas... Myślałem, że macie tam góry. Jeżeli pyta mnie pani, czy jest jakaś walka, która ma sens, to ja powiedziałbym, że tak. Nasza walka Gordyjczyków ma sens dla was. I wie pani co? Być może właśnie dlatego czuję się lepszy od was, jak wczoraj zresztą usłyszałem, że czuję się lepszy. To nie ma większego znaczenia tak naprawdę. A to, czy w jakiś sposób nęka panią, czy pani syn zginął w sposób sensowny, czy nie? Wydaje mi się, że jest we was głębokie poczucie sensu. I wsparłbym waszą sprawę, gdybym nie miał własnej. Będzie panu przeszkadzało, jak tu z panem posiedzę? Nie. Jeżeli nie będzie pani przeszkadzało, że nie będę się odzywał, to możemy tutaj siedzieć cały dzień. Nie, nie będzie. No to mamy umowę. Gudbrand być może w pewnym momencie gdzieś tam trochę zacznie przemycać jakieś opowieści z południa. Jakby zawiązał się tutaj taki no ten special moment, nie? Między obcą osobą, której absolutnie nie trzeba kłamać. Taki small talk. A starsza pani na pewno w którymś momencie przyniesie świeżo upieczony placek drożdżowy. Doskonale. Wróćmy do, znaczy przejdźmy, nie, znaczy trochę wróćmy, a trochę przejdźmy do Sartona i Czarnego Sępa, który zaprowadził cię do takiej swojej położonej na uboczu. To taki gabinet, trochę komnata. Jak zacząłeś mówić, to ewidentnie nie chciał, żeby kto inny to słyszał poza nim. Ja ogólnie opowiadam, że chcemy rozwiązać jego problem, ale nie chcemy przelewu krwi, więc wolimy wyprowadzić tych ludzi z terenu dawnego Doru pod sztandarem ich celu, ale wskazać im nowy cel. Wielebny, ale po kolei. To znaczy ty twierdzisz, że twój towarzysz jest indagowany, co by stanąć na czele rebelii. Czy ja dobrze zrozumiałem? Po części. Ale przyszedłeś do mnie donieść na swojego towarzysza, żebym go aresztował? Żebyś wydał nakaz aresztowania jednego, nie ścigał. Ale jak wydam nakaz, to moi ludzie go aresztują. Z jednej strony tak, a z drugiej strony dołączą do niego ci, których się obawiasz i będą chcieli go chronić. Jeżeli wydasz nakaz, by pojmano go tylko i wyłącznie żywcem, nic mu się nie stanie. Dobrze, dobrze, ale wielebny. Czy twój towarzysz Izdelf, panicz Izdelf Waloton przystąpił do jakiejś organizacji? Czy nie, ty przystąpił. Ale to jest kwestia czasu, aż jakaś organizacja wybierze go za osobę odpowiednią. W razie moim zdaniem powinieneś zająć się swoim towarzyszem i powinieneś cię opuścić Dor czym prędzej, zanim wmiesza się w jakieś sprawy, w które nie powinien się wmieszać.
Nie chodzi o to, czy on się w nie wmiesza. My opuścimy Dor jednak. Problem Doru zostanie w Dorze. My chcemy opuścić Dor wraz z problemem. Masz jedyną szansę, żeby rozwiązać problem bezkrwawo. W białych rękawiczkach. Móc obronić w Dorze sukces. Wydaj polecenie złapania mojego towarzysza pod... Jako powód daj, iż zwołał chorągwie pod sobą w imię wybrańca rzekomej zimowego proroctwa, gdyż on stał się orężem owego proroka. Potężny oręż może nawet Kordowi zaszkodzić. My chcemy go wyprowadzić daleko stąd. No, nie wygląda na przekonanego, ale odpowiada, że przemyśli twoją propozycję, ale musi się nad nią zastanowić. Potrzebuje czasu. Obie przyszedłem złożyć propozycję. Ale jeżeli teoretyczna propozycja w drugą stronę zagości do moich uszu, w przypadku gdy ty nie odpowiesz mi, nie wiem, co uczynimy. Ale Wielebny, masz świadomość tego, że nie można kogoś aresztować za usiłowanie. Znaczy, masz za usiłowanie można, ale za potencjalną próbę popełnienia przestępstwa. Zatem masz skarbiec? Woli, że nie odpowiem na to pytanie. Zatem drugie pytanie. Czy prowincja ma skarbiec? Również nie odpowiem na to pytanie. Zatem ja odpowiem na pytanie. Jeżeli z tego skarbca by coś zniknęło i mój towarzysz by przyznał się do zawłaszczenia tego. Nie kradnąc tego jednak rzeczywiście, środki zostałyby nieruszone do rozdysponowania, gdyż nie mogłyby tam być, jeżeli takowe kradzież nastąpiła. Mhm. W razie po przeliczeniu monet byśmy go wypuścili. Teoretycznie. Gdybyście go złapali. Tak. Ale do momentu, gdy go nie złapiecie, nie ma potrzeby liczenia skarbca, gdyż wiecie o tak owej kradzieży. Co ważniejsze, być może te monety rzeczywiście znikną i znajdą się w sakwie namiestnika, który wydaje lepiej niż wydałaby je prowincja na kolejny most bądź kanał irygacyjny, jak słyszałem po niektórych wariatach, którzy chcą rozkopać cały kort i zalać wodą. Do brzegu, Wielebny, do brzegu. Znaczy, to, jeżeli nie powiedziałem tego jasno, ja mu chcę zaproponować taki układ, że on bierze pieniądze ze skarbca prowincji, oskarża nas o to, my dostajemy jakąś część na zwołanie chorągwi, którą wyprowadzamy z dawnego Doru. On jest bohaterem, bo wypędził ludzi, a my mamy ich dla siebie i w ich oczach ich uratowaliśmy, a tutaj mamy przywódcę buntu, który po prostu musi gdzieś indziej iść. Gdzieś na tą chwilę. Nie, ja chciałem powiedzieć, że to chyba jeszcze nie jest ten moment napięcia w Dorze, żeby taka propozycja padła na podatny grunt. No ja to skorzystamy z prawa przemarszu i pójdziemy na południe.
Może chodźmy od razu do Agari i zajmijmy Waldor. Dobra, dobra, ty tam masz kochasia, my wiemy, o co ci chodzi. Nieprawda, nie tam. Ja mu rzucam propozycję i chcę po prostu... Którego? Jakby tak mu to przedstawić, że jeżeli on się nie zgodzi na propozycję, to jest już ta druga strona, która chce zrobić coś podobnego, tylko że on będzie wtedy ofiarą. Dobrze. Ja chciałbym ci powiedzieć, że jeszcze przed wyjściem z pałacu dostajesz zaproszenie od innego mieszkańca tego pałacu. Chciałbym, żebyś... Hrabia Mateusz von Wrochem chciałby się z tobą spotkać. Oczywiście, jak jest taka opcja, to... Dobra. I z Delfie? Ja myślę, że jak wrócisz do karczmy, to czeka do ciebie dwóch smutnych panów z zaproszeniem do pałacu. No, pójdę, no. Skorzystam. Od kogo to zaproszenie? Od hrabiego de Perouche. A jeszcze przejdźmy do ragadańskiego szpiega. Potem akurat już mógł się obudzić, no nie? Potem do Mateusza von Wrochema i do Isdelfa. Myślę, że taka kolejność będzie logiczna. Tak, on powoli odzyskuje przytomność. Nie wiesz, może za dużo założyłaś tego środka nasennego, bo tak oczy mu się powoli rozklejają, jakby spał dobre kilka godzin. Ja tak powiedziałam, jak powiedziałam, chciałabym, żeby to gdzieś tam z boku wyglądało bardziej jak jakaś tam uliczna schadzka kochanków. Nie do końca dyskretna. Uliczna schadzka ze związanym kochankiem. No nie, no właśnie, żebym ja to gdzieś tam w ten sposób, tutaj jakieś, wiesz, beczki, tak sobie wyobrażam, czy jakieś tam skrzynie, a ja w ten sposób gdzieś tam go osłaniam resztą ciała, że to mnie widać, a nie jego, no nie, i to, co tak naprawdę mu robię. Bo oprócz tego, że jest związany, to faktycznie gdzieś chciałabym ten sztylet trzymać przy jego karku. Jasne. I tak... kucając, czy tam klęcząc obok niego. No to co? Może byś się przedstawił? Bo rozumiem, że ty wiesz, kim ja jestem. Dobre maniery nakazują. On wzrusza ramionami, jeżeli więzy mu na to pozwalają. I mówi do ciebie po ragadańsku. On będzie się tym językiem posługiwał w tej rozmowie. Camillo Diotarelli. Czy coś mi to mówi? Nie. Nie kojarzę cię. Ja cię też nie, ale co to ma za znaczenie? Nie lubię, jak ludzie mnie śledzą. Ja za to lubię pieniądze. Wiem, dobrze. Pokazuję mu ten list. Co miałeś... No to wszystko już wiesz. Co miałeś mu przekazać? Tylko to, co robimy, gdzie idziemy, z kim się spotykamy, czy jakieś dodatkowe rozkazy na wypadek innych. A dawno nie byłaś w ojczyźnie, siostro. Nic mnie tam teraz nie ciągnie. Nie wynajmujesz Rancora, żeby kogoś śledził. On się uśmiecha złowieszczo. I to tylko na mnie, czy na resztę moich towarzyszy również? Sam tu przyjechałem. Tylko na ciebie. Urocza. Mamy trochę impas, prawda? Ja cię nie mogę wypuścić. No chyba nie zabijesz brata w ciemnym zaułku. A ty gdzie mnie chciałeś zabić? Honorowo, w pojedynku.
bardziej moim własnym łóżku. To byłoby niehonorowe. Ale przynajmniej skuteczne. Nie o to chodzi? Może trzeba było tak od razu. No, to jednak mimo wszystko mam jakąś tam... Jak patrz, on jest dużo wyższy ode mnie. Czy mam szansę go zaprowadzić gdzieś tam na ten, po dobroci? A ty jesteś jakiego wzrostu, tak no mniej nie, więcej? Ja nie jestem zbyt duża. Nie, no to nie jest wyższy. No. Taki no, ja jestem... ragadański zabijaka generalnie. Dobrze, to ja go mam w sumie tak związanego i na tacy, że tak powiem, podanego. Chciałabym zrobić coś w stylu, żeby... W sumie mogłam to zrobić wcześniej, ale dobra. Chciałabym podać mu trochę trucizny. Albo na takiej, wiesz, do, nie wiem, czy do wąchania, czy po prostu dać mu nawet gdzieś w... No najlepiej to by było do ust, ale myślę, że w jakikolwiek sposób wprowadzić ją do ciała. Nie, seniora! Po co to? Ja wszystko powiem. Oczywiście, że powiesz, ale nie interesuje. Mam odtrutkę. Wiesz dobrze, co ci podałam. Idziesz ze mną? Czy zostajesz tutaj i... Nikt ci tej odtrutki nie poda. No dobra, pójdę, no pójdę. Zostawiam mu związane ręce, nogi mu rozwiązuję. Zabieram jego szablę i list i chciałabym dojść do czarnego sępa z nim. Nie miniesz się w drzwiach z Sartonem i z Delfem. Dobra. Sartonie. Hrabia von Wrochem nie przyjmuje cię tak gościnnie jak czarny sęp. No, on jest taki sztywny. Guziki zapięte pod samą szyję. Włosy przylizane. Słyszałem, co wykrzykiwałeś. Znaczy wykrzykiwałeś. Dla mnie wykrzykiwałeś. Słyszałem, co mówiłeś na korytarzu. Tak. Dołączcie do tej grupy i daj mi znać. Dostaniesz nagrodę. Nie jesteśmy w stanie dołączyć, dopóki wy nie wskażecie nas jako strony. Na razie jesteśmy tu przejazdem. Dopóki nie staniemy się stroną, nie mamy do czego dołączyć. No dobrze, ty jak chcesz stać się stroną? Musicie nas oskarżyć. O co chcesz być oskarżony? O zwoływanie chówca. Ty czy ktoś jeszcze? Nie ja. Doryjczyk. Tylko, że mi zależy na tym, żeby wyłapać prowodyrów tego spisku, a nie twojego Doryjczyka. No właśnie. A myślę, że kto do niego się zgłosi? Jak ma wybrańca zimowego proroctwa po swojej stronie. Ale to co, chcesz list gończy? Tak. No i ogłoś, że ukradliśmy broń z twojej zbrojowni. Nie, ja nic nie ogłoszę. To czarny sęby musiał. Ja mogę tylko wystawić list gończy. No to wpisz za co go wystawiasz. A myślisz, że on potrzebny jest wam żywy? Może napisze, że martwy też może być. Jeżeli napiszesz, że martwy, no to traci cała zabawa sens. Nie jest zabawa. Muszę wyłapać tych spiskowców. Z chęcią pomożemy, tylko musimy mieć silny oręż w dłoni, by ich przekonać. Ale to ty chcesz taki prawdziwy list czy fałszywy? Bo taki fałszywy to mogę ci od ręki dać. Jak będzie zatem i fałszywy.
To poczekaj tu chwilę. Znaczy, nie tyle co fałszywy, a prawdziwy, tylko niewystawiony. Z czego ty chcesz, człowieku? Fałszywkę każdy pozna. Dobra, Izdelf. Ja. Prowadzą cię do takiej komnaty, ale innej niż rozmawiał z Sartonem. To jest taka komnata, może cię nawet trochę z domem kojarzy, w sensie jest kominek, są fotele, jest imbryk z herbatą i Czarny Sen prosi cię o zajęcie miejsca. No, zajmuję miejsce. Okej. Okay. On tak patrzy, przyglądać się badawczo, tak trochę przekrzywia głowę, jak na ciebie patrzy. Próbuje spojrzeć ci głęboko w oczy i mówi: jeden z moich synów jest w twoim wieku. Okej, okay. To dobrze dla niego, że dożył tak dobrego wieku. W tych czasach bywa różnie. Brunon uczy się na księdza w Kartinie. Słuszny zawód. Bardzo słuszny. Dużo nauki trzeba. Nie chciałbym, młody człowieku, żebyś źle skończył. Pardon? Nie rozumiem. Mam ku temu... Wydaje mi się, że otaczasz się niewłaściwymi ludźmi. Tak przekrzywiam głowę pytająco. A chodzi o moich towarzyszy? Jeden z nich był tutaj i namawiał mnie, żebym wystawił za tobą list gończy. Słucham? Który niby? Ten wielebny. Oskarżył cię o spiskowanie z ruchem rewolucyjnym w Torze. Słucham? Ale przecież to on chodzi i mówi, że ma ze sobą zimowego proroka, który nas wszystkich wyzwoli. Totalnie mu musiało odbić. Dziękuję za tą informację. No jest dla zaskoczeniem. Miej się na baczności, młody paniczu. Ja, tak jak mówiłem, przypominasz mojego syna. Nie chciałbym, żebyś wszedł na tę drogę. Ale nie wiem, do czego gotów jest ten twój przyjaciel. Wymyślał naprawdę niestworzone historie. Proponował, żebym oskarżył cię o kradzież pieniędzy, które mi przekazałeś na budowanie armii. Ja to ja, ale jak poszedł do cesarskiej służby wywiadu, to być może musisz też uważać w nocy na swoje plecy i spać z otwartymi oczami. O nie. Cóż, dziękuję za ostrzeżenie. Nie wiem, jak mam się czuć z tą samą sytuacją. I ja myślę, że to jest ten moment, w którym Liviana wpada z tym ragadańczykiem. Co tak. Ty na to, Liviano? Myślę, że może tak być. Nie wiem, czy mnie wpuszczą tak ten. Znaczy, jeśli mnie nikt nie zatrzymuje, to ja po prostu wchodzę. A ja myślę, nie, ja myślę, że oni cię wpuszczają, bo wiedzą, że Izdelf jest w środku. A jednym ze strażników, który pełni wartę, jest ten, który z wami jechał, więc on myślę, że nie będzie mieć większego problemu. Dzień dobry, jaśnie panie hrabio. Tylko Gudbranta brakuje tutaj dzisiaj. Cóż, ja mam palce, Izdelf, witaj. Witam, a czemu tu jesteś? I kim jest ten ktoś? Czy jest tam jakiś stół, na którym jest może wino na przykład? Nie, jest herbata. Bez sensu. To jest taka ojcowsko-synowska pogawędka, a nie
Dobra. Ale tak czy siak zostawiam tego kogoś gdzieś tam w kącie przy wejściu i nie wiem, tak się robisz. Chciałabym tak się przejść po tym pokoju, rozejrzeć i dopiero za chwilę po jakimś czasie odpowiedzieć na pytanie. I to nawet nie Izdelfowi bezpośrednio. Jeśli pani hrabio, nie wiem, jakie są... Znaczy podejrzewam, że zainteresuje pana wiadomość, że kardynał, jak on się nazywał ten kardynał, bo ja sobie tego nie zapytam. Lester. Lester. Jest bardzo zainteresowany naszą, nie wiem, czy to mogę nazwać misją, czy podróżą na te tereny, do tego stopnia, że wysyła tutaj swoich, szpieg to za dużo powiedziane, osoby, które miałyby nam zaszkodzić w tej misji i nas zabić. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. Mhm. I czego ode mnie oczekujesz? No, po pierwsze... Do lochu oczywiście. Tak. A po drugie, prawdopodobnie takich jak on jest jeszcze trójka. I mam nadzieję, że tutaj pan Giottarelli zaraz się podzieli wiedzą, kto to jest. Albo jakie mają hasło, jakie można ewentualnie znaleźć. Bo jak nie, no... Obawiam się, że wtedy ta odtrutka, i tak patrzę na tego Radagańczyka, nie znajdzie się w twoim ciele na czas. Ale będzie odtrutka, seniora. No to powiedz, z kim współpracujesz i kogo jeszcze tutaj mamy do twojej... Luca De Paolis i Rafael Craxi. Oni śledzą pewnie twoich dwóch kolegów. Tylko daj mi tę odtrutkę. Dobrze, ale jak ich mamy znaleźć? No pewnie stoją tu gdzieś pod pałacem. Jeden miał chodzić za tym młodym, a drugi za tym klechą. Bo ten stary to nudny, no. On chyba nie wie zresztą, co to są te, jak to mówi kardynał, machinacje polityczne. No, nie jestem dobra. Masz jeszcze jakieś 4 godziny, dopóki będzie potrzeba przekazania ci odtrutki. Więc może co, pobawimy się? Damy radę zgarnąć twoich kolegów do tego czasu? I tak patrzę się na Czarnego Sępa. Czy jesteś w stanie nam... Tak, jesteśmy w stanie ich aresztować. Jak tutaj ten ich opisze. No, dobrze. On tam opisuje, współpracuje generalnie. Czy ty coś jeszcze chcesz od Czarnego Sępa? Wiesz co... Chciałabym, żeby ich trzymał faktycznie w lochu, przynajmniej dopóki nie będziemy wracać, tak? I dopóki nie wrócimy do Grandy i nie przekażemy mu informacji, że w sumie to, nie wiem, niech sobie zrobi z nim, co chce. Bo nie chcę, żeby natknąć się na jakieś tam... Tylko musimy poddać ich procesowi. Ale pewnie no, i tak zostaną skazani. Byle byli w lochu, dobrze? No. W sensie, no nie wypuszczajcie ich wcześniej. Mm-hmm. I przekazuję mu też tam odtrutkę faktycznie, że z prośbą, mm-hmm. żeby podał, jak resztę znajdzie. A list zostawiasz mu, czy zabierasz? Nie, o liście mu w ogóle nie powiedziałam. A okej, okay. No tak, dlatego pytam, czy, bo to dowód jakby był potencjalnie. No, ale reszta będzie miała listy, no nie? A to nie da, zostawiam sobie. A jeszcze tylko chciałabym się dowiedzieć tego Ragadańczyka, czy mieli w jakiś sposób się komunikować z kardynałem? Jakiś ustalony termin wysyłki listów, czy raportów, w jaki sposób i tak dalej? Nie, mieliśmy się zgłosić tutaj do kościoła po odbiór drugiej części zapłaty. Z jakimś dowodem? Ręce, głowy to tak barbarzyńska dosyć. Pierścienie rodowe. Dobrze.
Chyba właśnie znalazłem sposób, żeby naszą sprawę zafundować. To muszę znaleźć Sartona. Ja myślę, że wpadacie na Sartona wychodząc, żeby już połączyć drużynę. Sarton, ty masz ten list gończy. On nie jest jakby wystawiony oficjalnie, ale jest to oryginalny list gończy podpisany przez hrabiego Mateusa von Wrochema. Izdelf patrzy się na Sartona nienawistnym wzrokiem. Izdelfie, Sartonie, cudownie, że was znalazłam. Potrzebujemy jeszcze spotkać się z Gudbrandem. I muszę wam coś opowiedzieć. Zresztą Izdelf już część tej historii słyszał. Ciekawe, czy Sarton też będzie miał coś do opowiedzenia. No to co? Dobra, zaraz ci przekażę Gudbrand głos, tylko ja chciałem jeszcze powiedzieć, że wychodząc z pałacu widzicie, rzeczywiście ci ragadańczycy dość szybko są złapani, no bo tam jest dużo tej straży Czarnego Sępa i oni nie mają żadnych szans w zasadzie, żeby nie zostać złapanymi. Tak, oddaję ci głos. Ja po prostu, żeby też już gdzieś tam w pewnym momencie dołączyć, bo te nastroje widzę, że jest takie niemałe napięcie, więc ja może z owiniętym w papier tym plackiem skroczę, żeby poczęstować wszystkich, taki trochę ufajdany tą kruszonką, palce w maśle i najlepszy placek, jaki w życiu jadłem. Po to trzeba żyć. I z tym poczęstunkiem dołączam do reszty priorytety w drużynie. Dobra, jesteście razem. To może ja zacznę, bo jeszcze chyba musisz się trochę napatrzeć tym nienawistnym spojrzeniem w Sartona, dopóki będziesz się mógł podzielić swoimi informacjami. Więc panowie, byliśmy śledzeni na rozkaz kardynała Lestera przez ragadańskich rankorów, którzy mieli za zadanie nas tutaj zabić i otrzymać za to zapłatę w tutejszym kościele. Więc jako, że zagrożenie zostało zlikwidowane przy pomocy Czarnego Sępa, proponuję wykorzystać tę sytuację i w jakiś sposób przekonać tych, którzy tutaj mieli przekazać drugą część zapłaty za nasze głowy, że faktycznie nie żyjemy, otrzymać zapłatę i pojechać dalej, dzięki czemu będziemy mieli fundusze na sfinansowanie naszej sprawy, czyli wykarmienie i naszych współtowarzyszy, z braku lepszego słowa. Widzę, że się bardzo przyjęliście moimi informacjami. Izdelfie, muszę cię o czymś poinformować. O czym? Wydaje mi się, że mamy źle nastawieni do Dorijczyków tutaj. Skąd tak wnosisz? Chodzi o te rzeczy związane z buntami i nie będę się zagłębiał tutaj. Wyciągam pismo. Widzisz, Liviana dobrze mówi. Ja już poczyniłem pewne kroki, niezależnie od niej, by uznać twoją osobę za martwą. Mamy już list gończy. Przepraszam, czy ja mogę odpalić jakiś detektor bullshitu jakby w tym momencie? Detektor bullshitu. No myślę, że możesz, oczywiście. To jest jakiś test, manipulacja kontra śledztwo. Albo czujność może. Albo czujność, tak, tak. Dobra. Chociaż jak świat... Weź Janek, coś tam bardziej pasuje. Detektor bullshitu. Nie, za nic.
No to wykryłeś ten bullshit na szasz miło. Oj, mam wrażenie, że to nie był twój oryginalny plan. Oczywiście, że nie. A zmieniasz go czemu? Ponieważ nie zgłosiła się do mnie druga strona. No tak, druga strona, czyli co? To tobie mieli odpowiadać ci ragadańscy zabójcy? Tak? To była nie, twoja koncepcja? Nie, nie wiedziałem. Jasne, tam kardynał, ty tutaj z kościołem, wszystko związane. Nie rozumiem, tak? To metafory z drzwiami, to rozumiem, że ty jesteś teraz taranem, który ma wyważyć to wszystko i parować do Dori razem z Kordem. Nie. Tak? Po to ci był ten twoja wczorajsza przemowa. I prosiłeś czarnego sępa, żeby wystawił na mnie list gończy? Dokładnie. Tak? To jest twój... Przepraszam, słucham, co? Ja się częstuję tym ciastem, tak. Trochę się przesuwam w stronę Gudbranda i częstuję się tym ciastem, słuchając tej wymiany zdań. Chcesz, żeby mnie zabili? Chcesz, żeby mnie pochwyciła inkwizycja? Nie, chcę, żebyś był płomieniem nadziei dla tych ludzi. I dlatego stawiasz, przepraszam, kolorowy cel na mojej głowie? Dokładnie, jeżeli... uosobienie zła będzie szukało ciebie, to zwróć uwagę, że wszyscy, którzy są po stronie tej właściwej, będą mgnęli do ciebie i będą chcieli ci pomóc. Tak, oczywiście, spisek od razu zada się z człowiekiem, który ma na sobie list gończy, którym nigdy wcześniej nie miało kontaktu, bo przecież to genialne posunięcie z dokładnie ich perspektywy. Tak. Ponieważ uznają cię za na tyle ważną figurę, skoro ich wróg zadaje sobie tyle trudu, by cię złapać. Nie tak to działa. No jak nie? Jest list gończy. No i to jest oznaka, jeżeli nie miałeś kontaktu z takim człowiekiem, żeby nie mieć kontaktu, bo skoro jest list gończy, to jest on zdekonspirowany. Nie możesz go wysłać nigdzie, bo wszyscy wiedzą, kim jest. Dokładnie. I inni, którzy są zdekonspirowani, mogą się gromadzić pod jego sztandarem. Ci, którzy nie chcą działać niejawnie, a chcą wziąć oręż w dłoń i wywalczyć wolność. I chcesz to zrobić na etapie tego, że nawet nie wiemy, czy w ogóle jakiś bunt, jakiś spisek istnieje. Dokładnie. I jakie ma roz... Czyli ryzykujesz moim życiem, żeby sprawdzić teorię, jak duży jest bunt. Naprawdę wielce to szlachetne i genialne z twojej perspektywy. Dlatego ten list jest fałszywy. Przepraszam, i mam chodzić po różnych miejscach z fałszywym listem i pokazywać ludziom, patrz, jest tam mnie list gończy? Oczywiście, że nie ty będziesz to robił. Twój plan jest dziurawy. Od tego są ludzie. Od łatania dziur? Od chodzenia i mówienia. Doprawdy, skończmy ten temat. Ten plan jest idiotyczny. Myślę, że jednakże powinniśmy spróbować zdobyć te fundusze za nasze głowy. Jakie fundusze za nasze głowy? Przecież list gończy jest tylko za mną i nie ma nawet na nim nagrody. Nie mówię o liście gończym, tylko mówię o nagrodę, którą kardynał Lester oferuje. I którą ragadańczycy mieli odebrać w tutejszym kościele, przynosząc nasze pierścienie rodowe. A jaka jest pewność, że kardynał nie chciał tych pierścieni jako dowód i nie chciał potem zawiązać wszystkich wątków i zabić tych z ragadańczyków? Naprawdę? Czemu ich zabijać? Czemu? Bo mogliby się wygadać? Nie bierzesz na robotę Rancora, żeby go później zabić. Nie tak to działa. Ja bym żaden później dla ciebie by nie pracował. Ja patrzę na resztę, co wymyślicie?
Jedzcie placek. Ja kiwam głową. Czyli co, mamy tam pójść i... No nie, my nie możemy tam pójść. A kto ma odebrać, te pierścienie i wypłacić nagrodę? W tutejszym kościele, więc podejrzewam, że proboszcz. Czyli nie ten, ten kardynał, który nas zatrzymał i coś tam... Nie, kardynał... Jakiś, on podał jakieś imię jakiegoś gościa w tej katedrze, która tu jest. Kardynał został w Grandy przecież. Mhm. Daję Livianie ten zawinięty placek. Wystawiam tłustą dłoń od tego placka i czekam, aż dacie mi pierścienie. Nie. Powinniśmy spróbować... Znaczy, to jest proste rozwiązanie, ale możemy spróbować podrobić nasze pierścienie, żebyśmy nie zostawiali ich gdzieś w jakimś mieście w kościele. Słuchaj, a może łatwiej będzie po prostu sprzedać twój pierścień i z tego sfinansować tę piękną eskapadę CL, o którym mówiłaś. Bardziej myślałam o tym, żeby go faktycznie przekazać kościołowi, a potem poprosić czarnego sępa, żeby je odzyskał. No to po co pomysł z fałszowaniem? Bo potem pomyślałam, że niekoniecznie czarny sęp będzie chciał się wdawać w taką otwartą, nie nazwę tego wojnę, ale gdzieś tam konflikt z kościołem, tak? Dobra, chciałem pomóc. Oddaj mi placek. Ale myślę, że jednak proponuję zaryzykować i daję ci mój pierścień. Oddaję ci placek. Bo rozumiem, że jakby też do Gudbranda dociera ta informacja, że on nie był przedmiotem zainteresowania tych morderców. Nie. W sensie nie dociera, czy wie, że nie? Nie, dociera, że nie był. No, znaczy... No to ja mogę iść. W sensie Gudbrand może iść. Będziesz potrafił zmanipulować tymi ludźmi, żeby ci uwierzyli? Będę miał wasze pierścienie rodowe. To prawda. Jestem obcokrajowcem, tak jak ci mordercy. Jeżeli chcesz, żebym jeszcze w jakiś sposób wzmocnił tę maskaradę, mogę wziąć swój topór i, nie wiem, umoczyć go w krwi jakiegoś tam prosiaka na targu, żeby wyglądało, że was zasiekłem. A? Panowie? Brzmi jak plan. Tak. Dobra, czy ty się udajesz po pieniądze? Czy wy, ty, Isdelf i Sarton macie jakoś wyjaśnioną tę kwestię? Bo ja przyznam się, że nie mam pewności. No, Isdelf odkłada to na bok ze względu na to, że są inne rzeczy do załatwienia. No ale jakby no nie będzie drążył tego tematu, ale no jak to zwykle z takimi rzeczami przy najbliższej wpadce czy kłótni na pewno go wyciął. Dobrze. Ja bym chyba na tym dzisiaj skończył, bo jest 23:15. Spoko. Dobra. To dziękujemy za słuchanie dzisiejszej sesji i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.